Unia Leszno do niedawna jeszcze rozjeżdżała całą ligę jak walec. Bawiła wszystkich swoją jazdą. Nikt praktycznie nie miał do nich podjazdu. Złoto za złotem. No właśnie, ale to już jest historia. Historia, która minęła, a teraz czas napisać nową. Czy ta nowa historia przypadkiem nie skończy się upadkiem leszczyńskich Byków? Tego oczywiście nie wiemy. Ale po składzie takim jak Emil Sajfudinow, Jason Doll, Piotr Pawlicki ze wspaniałą juniorką Smektałą Kuberą zostało, no nie wiem, okruszek można powiedzieć, no może trochę więcej, przesadzam. Ale już niewiele, kibiców też mniej jakby na stadionie. No i co, czy czeka nas sezon podobny jak w 2016 roku, gdzie to wtedy to był ostatni sezon, gdzie leszczyńskie Byki nie zakwalifikowały się do... No nie to, że się nie zakwalifikowały, tylko nie załapały się na 6 pierwszych miejsc w Ekstralidze? Tego nie wiem. Ja nazywam się Adam, a to są składy, analiza i przewidywania. Jedźcie oczywiście z nami prosto z gniazda Piotrek Wojciechowski, czyli żużlowy Matematrix. Cześć Piotr. Siemanko, witam wszystkich. No właśnie, tak myślałem troszkę nad tym wstępem i powiem szczerze, 2016 rok, ostatni raz, gdzie leszczyńskie Byki nie były no, w top 6 ligi, można powiedzieć. Trochę to już lat minęło, do tego mieliśmy wielkie sukcesy, wspaniałych zawodników Grand Prix liczących się i nie tylko. No teraz to już z tej całej złotej drużyny trenera również nie ma. No, że tak powiem... Niewiele zostało. Niewiele zostało, bo taka jest kolej rzeczy trochę w sporcie. Nikt się na tym szczycie nie utrzymuje wiecznie. Zawsze jeżeli jesteś mistrzem czy gdzieś na szczycie, to inni chcą dążyć do tego, żeby cię pokonać. I prędzej czy później im się to jak widać udaje. I teraz jakby Unia Leszno jest tą drużyną, która musi troszeczkę dystansu nadrobić. Niewykluczone, że za jakiś czas wróci na szczyt. No na razie trochę inne cele pewnie będą im przyświecać w tym sezonie. Ale mówię, no to nie jest nic dziwnego. Tak jest po prostu sport. Wszyscy sportowcy chcą wygrywać, wszystkie kluby chcą się rozwijać. Czasami jedne kluby robią to szybciej, drugie wolniej. Ale to się bardzo szybko zmienia, więc Unia Leszno na pewno ma swoje aspiracje i zaraz sobie pogadamy, jak wysoko mogą w tym sezonie zajść. Można to skwitować słowami, nic nie może przecież wiecznie trwać, znanej piosenki i niestety, bo niestety trzeba sobie powiedzieć dla leszczyńskich Byków, gdzieś ta era złota się skończyła. Tutaj trzeba postawić sobie kropkę. Złota era się po prostu skończyła i to, że się mówiło, że leszczynianie fenomenalnie szkolą i za chwilę będziemy mieli następnych Kuberów czy Smektałów, wszystko pięknie. Jest dużo młodych, zdolnych chłopców, ale no za tym wszystkim to jednak nie mogą Byki wiecznie czekać na następców, bo to też tak nie jest, że od razu wiesz, wchodzi nowy młody zawodnik i będzie robił te same punkty. Do tego też byli inni liderzy wtedy tej drużyny. Moglibyśmy tutaj długo rozmawiać na temat, dlaczego Unia Leszno, można powiedzieć, spadła z tego piedestału. Dlaczego tak to się potoczyło, dlaczego, że tak powiem, nie byli w stanie jakoś na bazie tych sukcesów zbudować właśnie solidne zaplecze, chociażby finansowe, coś, co pozwoliłoby utrzymać się mimo wszystko, może nie na samym szczycie, ale rywalizować o ten szczyt z innymi. Tego tematu mówię, to nie jest od tego, dzisiaj sobie rozmawiamy składy, analiza, przewidywania, ale również wydaje mi się, Piotr, że od tego tematu nie uciekniemy, bo za chwilę zobaczymy skład chociażby, jakby wyglądał w zeszłym sezonie, od tego zacznijmy. To on już nie prezentował się tak jak drużyna, która ma zamiar walczyć i znowu włączyć się do walki o medale, bo mieliśmy Janusza Kołodzieja, Grzegorza Zęgotę, Bartka Smektałę, Chrisa Holdera, Adriana Miedzińskiego, no to pamiętacie, to już był zawodnik po prostu z łapanki, gdy Chris Holder uległ kontuzji. Mieliśmy też Jamona Liceja, no i na juniorce Damiana Ratajczaka, Antoniego Mencla, Nazar Parnicki jeszcze też tutaj był i Hubert Jabłoński, Mariusz Brown też dostał swoją szansę. Tak naprawdę już ten ostatni sezon pokazywał nam, że w Lesznie nie dzieje się, Piotr, za dobrze, bo skontraktowanie Grzegorza Zęgoty z pierwszej ligi. Bartek Smektała wracał.
więc nie wiedzieliśmy, co od tych zawodników możemy się spodziewać. Do tego mieliśmy Chrisa Holdera po dobrym sezonie w Ostrowi. No ale tutaj, że tak powiem, za chwilę naprawdę zderzenie było dość solidne z, no, z realiami. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, jak wyglądało okienko transferowe przed poprzednim sezonem, bo nie można zapominać, że plan w Lesznie był inny. Tam miał być w tym zespole Jason Doyle i pewnie mówilibyśmy trochę inaczej o sile rażenia tego składu. Co prawda akurat Grzegorz Zęgota, który przyszedł w miejsce Jasona Doyle'a, który w ostatniej chwili zdecydował się zmienić barwy, pojechał bardzo dobry sezon, więc do niego nie można mieć za bardzo pretensji, ale Unia Leszno raczej na papierze miała mieć ten skład mocniejszy. No, to też nie można powiedzieć, że jest do końca ich winą, że ten zawodnik im w ostatniej chwili uciekł. Musieli szukać czegoś awaryjnie. No teraz zrobili to trochę inaczej. Teraz już ci zawodnicy byli podpisani, tacy, którzy w tym klubie chcieli jeździć, którzy nie odwalili, że tak powiem, żadnych numerów. No Unia, to też trzeba sobie powiedzieć, znajduje się trochę w okresie przejściowym, bo po tych świetnych latach sukcesu musiał przyjść taki moment, że oni stali się trochę słabsi. To też wynika choćby z tego, że oni bazowali przez cały ten okres zdobywania złotych medali na świetnej parze juniorskiej, ale jeżeli masz świetną parę juniorską, którą sobie szkolisz od młodego, tak jak było ze Smektałą czy z Kuberą, to jakby efektem ubocznym tego jest to, że blokujesz sobie pozycję juniorów na kilka lat i wtedy nie masz jakby miejsca do tego, żeby szkolić nowych. No bo jeżeli masz dwóch dobrych 19-latków, tudzież 19- i 20-latka, no to nie stawisz nagle 16-latka, żeby on się objeżdżał. Jedziesz tym, co masz i dzięki temu masz sukcesy, ale później, gdy ci zawodnicy kończą wiek juniorski, okazuje się, że no, żaden z twoich juniorów nie ma na tyle doświadczenia, że mógł jakoś mocno pomagać ci w tych sukcesach. I tutaj Unia Leszno od razu po tym, jakby po tej utracie tych juniorskich argumentów, poszła bardzo dobrą taktyką wyciągnięcia dwóch kolejnych młodych. I w tym momencie widzimy Damiana Ratajczaka, Antoniego Mencela, którzy już wydaje nam się, że są w tej ekstralidze od długiego czasu, że już powinni być zawodnikami doświadczonymi. No jak spojrzymy w metrykę, to są nadal bardzo młodzi zawodnicy i oni za chwilę mogą nam wyrosnąć na naprawdę bardzo mocną parę i być może Unia, idąc tą drogą, zaraz wykrystalizuje sobie kolejną świetną parę juniorską. O tym sobie jeszcze później pogadamy, jak będziemy omawiać skład na ten sezon. Ale ten okres przejściowy musiał nastąpić, on właśnie następuje. No i dla Unii Leszno najważniejsze jest teraz, żeby ten okres przejściowy przetrwać w Ekstralidze, bo jeżeli przetrwają, no to za chwilę będą mogli odbić się, myślę, z powrotem w górne rejony tabeli. No, dlaczego nie? No dokładnie, słuchaj, słusznie tutaj zauważyłeś, że oni mieli mieć Jasona Doyle'a, panie Piotrze, i niestety, no Doyle'a wiadomo z jakich sytuacji finansowej, można powiedzieć, nie doczekali się w Lesznie. Ja jednak cały czas gdzieś mam z tyłu głowy, czy tutaj jak był Piotr Rusiecki u nas na Prawdzie Żużla, no gdzieś te słowa o te finanse, tam dużo się po prostu rozbija. Ja do końca nie potrafię też zrozumieć, że no przy tych wszystkich sukcesach, które no z sezonu na sezon, no przecież Leszczynianie bawili się, oni uczyli Żużla pozostałych, bo gdzie nie jechali, to byli murowanym faworytem. No i pięknie to wyglądało, słusznie powiedziałeś z juniorami, no ale wiesz, tak jak też zauważyłeś, no jeżeli masz dwie takie petardy, no nie możesz ryzykować i wstawiać, wiesz, no i dawać rozjechać. Oni, pamiętajmy też, że w tych latach super, to oni sobie jeszcze rozjeżdżali zawodników w Rawiczu w razie jakby, wiesz, nie łapali się co po niektórzy do składu, dlatego na przykład później wchodzili już rozjechani, tak? Nieraz mieliśmy sytuację, że w Lesznie na finał, nie wiem, na 15 bieg wchodził zawodnik pokroju, już teraz nie pamiętam, Krzysia Sadurskiego chyba, bodajże było coś. Pludra to było. Pludra, dokładnie. I oni nagle, wow, tak? No szok. A oni po prostu cały czas byli też gdzieś tam objeżdżani poza Lesznem, więc to było super. Praca z młodzieżą, my wiemy, że do dzisiaj stoi naprawdę na wysokim poziomie. Tylko te finanse nie poszły, za tymi sukcesami nie poszły finanse niestety dla Leszna. Bo podejrzewam, nie byłaby, my tak zwalamy winę na Jasona Doyle'a, oczywiście.
jak powiedział słowo, to słowo droższe pieniądze się mówi, więc powinien zostać. Ale jednak, jeżeli my nieraz mówimy, że Beniaminek musi nadkupić, przekupić, przepłacić, no to Leszno po tych wszystkich sukcesach, bogate Leszno nie pozwoliłoby sobie na to. Tam po prostu by było, wiesz, no każdy zawodnik by miał tyle, ile by chciał, tak mi się wydaje. Po pierwsze, to wiesz, no, trzeba też wziąć pod uwagę to, że Leszno nawet z tym Jasonem Doylem nie byłoby żadnym faworytem do medali, bo to i tak był skład gdzieś na środek tabeli. I koniec końców w tym środku tabeli zostali, nawet z Grześkiem Zęgotą, więc pewnie aż tak dużej różnicy by nie było, no ale gdzieś ta koncepcja budowy składu się trochę rozsypała, być może na następne lata też by to przez to inaczej wyglądało. Druga sprawa jest taka, że no, to na pewno jest gdzieś problem finansowy i to, że Unia troszeczkę z tego tonu spuszcza. Pytanie, czy to też jest tak, bo być może po prostu Unia doszła już do jakiegoś momentu, gdzie ciężko jest pozyskać jeszcze nowe firmy, czy jeszcze do tego budżetu dołożyć i to nie musi być tak, że Unia ma mniej, po prostu inni mają więcej, inni, którzy mieli kiedyś mniej, teraz pozyskują nowych sponsorów i nagle stać ich na więcej, mogą więcej i po prostu tą Unię wyprzedzają. No i gdzieś tu te kroki trzeba czynić. Pytanie, czy się da, no to też, wiesz, nie wszędzie są takie same możliwości. Trzeba sobie jakoś radzić, Leszno to też nie jest jakieś duże miasto, robi pewnie prezes co może, żeby tych sponsorów pozyskiwać. No zobaczymy, być może jeżeli uda się chociażby wyszkolić nowych juniorów i ten klub troszeczkę pokazać, że Unia jest silniejsza niż chociażby mówią o tym eksperci, czy gdzieś wszystkie osoby dookoła żużla, to być może za chwilę i też pojawi się jeszcze jakieś dodatkowe wsparcie, żeby tą Unię znowu wywindować do góry. No to jest taki proces, który w sporcie zachodzi dość często. Lepsze czasy, gorsze czasy, więc do tego się trzeba przyzwyczaić, tak to po prostu w sporcie jest. Nikt wiecznie nie będzie wygrywał, bo tych sportowców jest za dużo. Każdy chce wygrywać, każdy szuka czegoś nowego, czegoś lepszego i w końcu znajdzie się kozak na każdego. Nie no, pięknie ty powiedziałeś, fajnie, bo mamy taką fajną dyskusję, bo jak gdzieś, nie chcę powiedzieć, że mam żal, ale ja cały czas, nawet ostatnio rozmawialiśmy na Prawdzie Żużla, że nie było dawno drużyny, która no tak się stoczyła, brzydko nazywając, tak? Że dawno nie mieliśmy takiej drużyny, która była wszystko dobrze, były finanse i nagle to wszystko sru i wylądowała w drugiej lidze. Oczywiście Leszno nie jest w takiej sytuacji, jednak jeszcze kończąc ten temat tych wszystkich sukcesów wtedy, przecież i był pełen stadion, jaka była atmosfera, przecież no tam ten na tym Smoczyku to aż się niosło. No właśnie, na Smoczyku, który no już ma też swoje lata. I te wszystkie sukcesy, a wiadomo, że stadion to jest Mosiru i tak dalej, więc no nie przekuły się na to, że też miasto jakoś nie chciało bardziej no pomóc, tak? No może tak jak ty zawsze mówisz, małe miasto, małe środowisko, jakoś to... no ale jak byli kibice, był pełen stadion, no to wiadomo, że no to jest... Mieli wszystko na tacy, bym powiedział. Nie wiem, dlaczego się nie udało po prostu no przeskoczyć tego płotu. Pytanie, czy ktokolwiek chciał to robić, bo ten stadion jest duży. Nie ma tam chyba żadnych problemów infrastrukturalnych, że konieczna jest jakaś renowacja na już. Stadion jest duży, ma określoną pojemność, której raczej nie trzeba powiększać, bo jak widzimy, nie ma problemów takich jak na przykład w Lublinie, że popyt na bilety jest większy niż liczba miejsc na stadionie. Więc to jest stadion fajny moim zdaniem, mający taką swoją, to może troszeczkę oldschoolową, ale duszę, więc ja bym tam za bardzo tego stadionu nie tykał. On jest fajny taki, jaki jest. Wiadomo, że nowoczesne stadiony też robią czasami wrażenie, ale nie chciałbym, żeby ten Żużel poszedł w taką stronę, że wszystko jeździmy na jakichś tam zadaszonych takich stadionach piłkarskich, bo te takie właśnie stadiony jak w Lesznie też mają z duszą swój urok i tak, i bardzo fajnie się w takich miejscach również Żużel ogląda, więc... Podoba mi się ten twój romantyzm, Piotrek, bardzo mi się podoba, bo oczywiście ja jestem też starej daty i pamiętam doskonale te wszystkie starsze stadiony. No i ten Leszczyński, on w ogóle swoim kształtem to jest specyficzny, tak? Bo to też nie jest taki zwykły tor. No ale jakieś modernizacje też muszą za tym iść, wiesz o co chodzi, no po prostu czasy się zmieniają. Dachowy ale tak nam nie zrobią, więc...
Niech lepiej za dużo nie tykają, bo to wiesz. Okej, okay, żeby nie kończy. Popsuć jeszcze. No dobrze, no, jest dobrze. Dobrze jak jest. Nie Oleś... psuć. Tak, o Lesznie porozmawialiśmy sobie wystarczająco długo, jako takim Lesznie i co się stało, dlaczego. To byśmy musieli tu jeszcze prezesa zaprosić i jak ten marketing wygląda z jego strony. Czy faktycznie tak jak Piotr mówi, że no po prostu robią co mogą, ale no gdzieś to Leszno, no jakoś już nie wiem. Jak to określić? Ale teraz czas przejść do składu na nowy sezon, panie Piotrze, i zobaczymy, jak ci leszczynianie tutaj działali na rynku transferowym. A na rynku transferowym pozyskali Andrzeja Lebiediewa. Tak, Andrzej Popularny dołącza do tej drużyny. A zostają oczywiście Janusz Kołodziej, Grzesiu Zęgota, Bartek Smektała, no i tak jak powiedziałem, Andrzej Lebiediew. Na pozycji U24 powraca z wypożyczeń Kian Ryu. I będziemy mieli również Nazara Parnickiego. No juniorów to tutaj bym musiał czytać, no ale przeczytam oczywiście. Damian Ratajczyk, Antoni Mencel, Hubert Jabłoński, Maksym Borowiak, Marcel Juskowiak, Tobiasz Jakub Musielak, Jakub Oleksiak, Krzysztof Skaroczyk, Kuba Wojtynka i Jakub Żurek. No jest tych juniorów, przed chwilą Piotrek mówiłeś, że ciężko wiesz, jak masz dwóch dobrze, żeby ci pozostali młodsi jeszcze gdzieś dostawali swoją szansę. No tak, no jest ciężko jak masz taką listę, ale o tych juniorach... Ale zobacz, że najstarszy z tych juniorów to rocznik 2005, tak. Czyli 19-latek no. W tym sezonie. No. Więc jest duży potencjał na to, żeby tę formację dobrze rozwinąć i być może za rok czy dwa mieć jedną z najmocniejszych w lidze. Dokładnie, dokładnie. No ale dobrze, my oczywiście juniorką zajmiemy się na samym końcu, a teraz przechodzimy do kremu. No i na tym torcie ten krem, w szczególności ta wisienka na tym torcie, tak jak powiedzieliśmy, który jeszcze pamięta te no, sukcesy, główny również wykonawca, Janusz Kołodziej. No tego zawodnika nie trzeba nikomu przedstawiać. Piotrek, wiesz, że to będzie jego 24. sezon na ligowych torach żużlowych? I prawdopodobnie 24. sezon w Unii. Co prawda nie w Unii Leszno, ale w Unii. Janusz Kołodziej no jeździ tak. Tylko w Unii Tarnów lub Unii Leszno. Dokładnie. Ja tak się śmiałem i chciałem ci zadać pytanie, Piotrek, bo tak przygotowując się do odcinka. Jak myślisz, do którego... klubu on bardziej, że tak powiem, sam się określa, jako jaskółka czy byk? Pewnie jako jaskółka, bo jednak tam się wychował, aczkolwiek no, w tym Lesznie też już dużo, dużo czasu spędził i na pewno dobrze się tam czuje. No i całe szczęście, że Unia Leszno tego Janusza Kołodzieja ma, bo to w tym składzie na ten sezon 2024 jest zdecydowanie najjaśniejsza postać i chyba... Z całym szacunkiem dla reszty, jedyna postać, przy której nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości odnośnie tego, co ten zawodnik będzie prezentował na torze, bo Janusz Kołodziej od wielu lat pokazuje, że poniżej pewnego poziomu nie schodzi, że jest bardzo solidnym zawodnikiem, jednym z najlepszych Polaków w lidze, jednym z najlepszych zawodników w całej lidze. No i myślę, że można być spokojnym o to, że Janusz Kołodziej po raz kolejny będzie ciągnął Unię Leszno do jak najlepszych wyników, że ta jego średnia będzie na odpowiednio wysokim poziomie. No i tutaj nie miałbym żadnych obaw, ale obawy niestety zaczną się przy następnych nazwiskach, bo tam już to aż tak kolorowo nie wygląda. Ja szybko sprawdziłem, to będzie jego 10. sezon łącznie w Unii Leszno, a w Tarnowie wiesz ile? No jeżeli 24 jeździ, to... A, no a pięknie, a tak, no właśnie, no 14, tak więc no faktycznie, no zawodnik dwóch klubów, ale zawsze Unia. Nie no, o Janku Kołodzieju to przypomniało mi się ostatnio, co prawda, nie, pewnie pamiętasz Piotrek, jak rozmawialiśmy na Prawdzie Żużla o tym, no czy to jest zawodnik, który by się załapał do top 8, tak to było? Mnie akurat na tej Prawdzie Żużla nie było, ale taka dyskusja była, bo my z Rafałem poczyniliśmy taką klasyfikację top 8 zawodników. Nie wiem, czy tam chodziło o zawodników jako całokształt? Tak, tam chodziło jako całokształt, tak. I mieliśmy fajny telefon, bo tak jak ty pięknie tutaj powiedziałeś, bardzo solidny w lidze, on nie, po prostu nie zawodzi. Prawdziwy lider, no Janek to jest Janek, ale kolega tam zadzwonił, Michał chyba z Torunia. Tak, i powiedział, że na arenie międzynarodowej
Colli tak naprawdę nic nie zrobił. I to chyba chodziło o 8 najlepszych Polaków, wiesz? Tak. Znaczy w XXI wieku. No to mimo wszystko, mimo tego, że na tej arenie międzynarodowej nic wielkiego nie zrobił, to myślę, że mimo wszystko w XXI wieku w top 8 najlepszych Polaków powinien się znaleźć. Bo to jest, wiesz, no Grand Prix to Grand Prix. Wiadomo, że tam na przykład Krzysztof Kasprzak miał jeden wybitny sezon, że zdobył srebrny medal, ale też liczą się inne rzeczy, Mistrzostwa Polski, oczywiście, w których Janek Kołodziej ma chyba 4, jak nie więcej, średnie ligowe, to jaki wpływ miał na swoje drużyny w polskiej lidze czy w innych ligach. No Janusz Kołodziej miał przeogromny wpływ na wszystkie drużyny, w których jeździł. Teraz na Unię Leszno też ma wpływ ogromny i to też świadczy o tym, jak dobrym jest zawodnikiem. No być może w tym Grand Prix te sukcesy miał trochę mniejsze, dlatego nie stawiamy go wyżej tej hierarchii niż Tomka Goloba, czy nawet Jarka Hampela, który tam wielokrotnie się kręcił gdzieś koło medali lub te medale zdobywał. Ale myślę, że z innymi no, ma szansę konkurować Janek Kołodziej. Moim zdaniem w ósemce na pewno nie powinno go brakować. Słuchaj, w tym zespole Janek to jest też taka dobra dusza. Przecież niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że Janek i tor ostatnio przecież robił i tam wszystko. No całe serducho, całego siebie oddaje, pomaga tym zawodnikom. Była fenomenalna atmosfera. Bo tu Grzesiu Zęgota, kolejna dusza, o której za chwilę sobie powiemy. Także bez Janka Kołodzieja w tej chwili na moje to nie ma Leszna. No tak, to, tak ja to widzę po prostu. No, tak trzeba to powiedzieć. No tak jak wspomniałem, to jest jedyny taki pewniak w tej drużynie. Zaraz będziemy rozmawiać o następnych, o tym, jakie mogą być z nimi problemy, co dobrego, co złego. No przy Janku nie ma jakby takiej dyskusji. Wiemy, że jest to zawodnik, który swoje punkty będzie woził. Tak jak mówisz, dobry duch drużyny, który niejednokrotnie potrafi też pomóc z torem, być może nawet przygotować ten tor, być może nawet dopasować motory do tego toru, nie tylko swoje. Tak. Lub wręcz, tak jak miało to miejsce w przypadku debiutu bodajże Nazara Parnickiego, pożyczyć po prostu swoje motory. A jak widzimy, te motory potrafią działać cuda, bo Nazar wziął te motory i nagle zaczął wygrywać z Robertem Lambertem. Więc no Janusz Kołodziej na pewno. To jest, no jeżeli ktoś myśli Unia Leszno, to na pewno pierwsze co powinien pomyśleć na chwilę obecną, to Janusz Kołodziej. Nie, to ja to skwituję jeszcze raz. No dla mnie dzisiaj po prostu nie ma Janka Kołodzieja, nie ma Unii Leszno na takiej zasadzie. Ja wiem, to są mocne słowa, ale pięknie wszystko powiedziałeś. Pożycza motor, robi tor. Może czasami za dużo bierze na siebie. Ale no on po prostu jest stuprocentowym w tej chwili bykiem i oddaje wszystko tej drużynie. A umówmy się też, Piotr, że on ofert po sezonie to telefonów to ma bardzo dużo, bo tak jak powiedziałeś, on jest takim pewniakiem w Ekstralidze, że każdy klub bez wyjątku chciałby mieć Janka w swoim szeregu. No tak, zwłaszcza, że jest Polakiem, co też bardzo mu pewnie w tym otrzymywaniu ofert pomaga, bo jak wiemy, ta formacja polskich seniorów jest troszeczkę uboga. Tam czasami trzeba szukać różnych dziwnych rozwiązań, więc Janusz Kołodziej pewnie, gdyby chciał poszukać klubu, to nie miałby większego problemu ze znalezieniem nowego. No ale Janek też jest bardzo lojalnym zawodnikiem, tak jak sobie wcześniej mówiliśmy. Jeździł tylko w dwóch klubach przez całą karierę, raczej nie lubi tych klubów zmieniać i to też należy docenić, bo to jest w dzisiejszych czasach raczej rzadkość. Tak. I tu postawimy kropkę, bo możemy się tylko rozpływać nad Jankiem Kołodziejem. No ale właśnie, o ile stopni w dół schodzimy, jeżeli chodzi o jakość zawodników? A przejdźmy do następnego. Grzesiu Zęgotę. Ja byłem w tym gromie kibiców, którzy twierdzili, że jednak odbije się od Ekstraligi. Że nie da rady, że nie będzie dobrym zawodnikiem, że będzie miał bardzo duże problemy, bo po powrocie Grzesia Zęgoty w ogóle do ścigania po tej kontuzji, pamiętacie jak ta jego noga wyglądała, no to Grzesiu w tej pierwszej lidze też miał swoje problemy, też czasami brzydkie upadki, no i tam też nie było jakoś rewelacyjnie, nie był jakimś mega liderem, który wiadomo było, o dobra, on musi wracać do Ekstraligi, nie, Leszno spróbowało, nie przejechało się na tym. No i ten pierwszy sezon na pewno po powrocie do Ekstraligi Grzesiu może uznać za dobry, bo średnia 1,800
4 to jest bardzo dobra średnia, jak na ptaki powrót. No ale właśnie, jak twoim zdaniem Grzesiu Zęgota będzie prezentował się w nadchodzącym sezonie? Bo ja mam znowu wątpliwości. No ja niestety też i wcale nie jestem pewny, że to, że sobie poradził w poprzednim sezonie, świadczy o tym, że sobie poradzi w nadchodzącym. Jak widzimy w ogóle te średnie, to jest bardzo dziwne, bo ta średnia z Ekstraligi jest praktycznie na podobnym lub zbliżonym poziomie do tych średnich z pierwszej ligi, co już każe nam się trochę zastanowić nad tym, co tu się wydarzyło. No Grzegorz Zęgota przed sezonem, tak jak mówiłeś, no był zawodnikiem, o którym się mówiło, że będzie miał pewnie ciężko, że gdzieś tam może kiedyś potencjał miał, że jeżeli go oszczędzą kontuzje, nie oszczędziły go, bo był kontuzjowany w trakcie sezonu i okazało się, że nawet mimo to potrafił pojechać dobry sezon. No, należałoby jakby dać mu trochę większy kredyt zaufania przed tym sezonem, ale mimo wszystko ja nie spodziewam się, żeby Grzegorz Zęgota był jeszcze w stanie tą średnią jakkolwiek wyśrubować. 1,8 to i tak już jest bardzo dużo, jak na tego zawodnika. No gdyby on zrobił więcej niż te 1,8, nie wiem, 1,9 pod 2 coś, to ja byłbym bardzo zaskoczony. Więc myślę, że jeżeli w nadchodzącym sezonie Grzegorz Zęgota powtórzy to, co robił w tym sezonie, to już będzie jego duży sukces i to już będzie dobrze dla Unii Leszno. Ale czy tak będzie? No czasami jest tak, że wracasz do tej ligi i wiesz, tak z marszu idąc ci wszystko wychodzi, ale tak ktoś też kiedyś mądrze powiedział, łatwiej jest wejść na szczyt niż się później na nim utrzymać. Być może tak. Grzegorz Zęgota jeszcze na ten szczyt nie wszedł, ale być może tak, być może to jest poziom, który być może to był jego najlepszy sezon, jaki mógł osiągnąć i teraz pytanie, czy on będzie potrafił się na tym poziomie utrzymać, czy jednak to się trochę obniży. No, pytanie też należy sobie zadać, jakie będą oczekiwania względem Grzegorza Zęgoty, bo przed tym sezonem tak naprawdę to było coś w stylu, no Grzegorz, jak pojedziesz cokolwiek, to będzie okej. Teraz już raczej jest takie bardziej, no Grzegorz, ty masz nam tutaj ratować ligę. Grzegorz jest bardzo fajnym, sympatycznym zawodnikiem, więc ja mu życzę jak najlepiej. Życzę mu, żeby nawet tą średnią poprawił i żeby z tej średniej nie schodził, ale jeżeli miałbym mieć tak w pełni obiektywny, to mam lekkie obawy co do Grzegorza Zęgoty i trzeba sobie też jasno powiedzieć, że pewnie nie tylko ja, bo ja pewnie również. Gdzieś tam eksperci, kibice też nie są pewni tego, że Grzegorz będzie w stanie to powtórzyć. No, fajnie by było, gdyby był, bo to zawodnik, który został trochę wyhamowany przez kontuzję, tak jak ty wspomniałeś, no okropne rzeczy tam się działy, przecież te wypadki, o mało co mu tam nogi nie amputowali, więc tak. To był zawodnik, który pokazywał, że potrafi jeździć, więc no miejmy nadzieję, że ta forma będzie na odpowiednim poziomie, ale tak jak mówię, no nie postawiłbym dużych, znaczy nie postawiłbym żadnych pieniędzy na to, że Grzegorz powtórzy tak dobry sezon jak ten 2023. A mało tego, do tej pory wyobraź sobie, że Grzesiu Zęgota tylko raz miał średnią w swojej karierze wyżej niż 2-0. 2-0-71 w Bydgoszczy w pierwszej lidze. A tym sezonem ostatnim, gdzie wykręcił 1-804, zbliżył się do swoich dwóch najlepszych sezonów w Lesznie, gdzie wtedy wykręcał, już szybko sobie tutaj patrzę na ściągę, 1-841 i 1-833. Więc był blisko tego sufitu obecnego. Czy Grzesia jest stać na wynik w Ekstralidze 2-0? Stać, wydaje mi się, że jest, ale ja mam też duże wątpliwości, no bo gdzieś, no nie wiem, no po prostu trudno mi uwierzyć, chociaż na torze mi udowodnił w zeszłym roku, że jest dobrze, jest szybki, jest waleczny, jest zadziorny, ale znowu ta kontuzja, ty również wspomniałeś, no gdzieś te kontuzje cały czas za nim chodzą niestety. No ale czy utrzyma, a czy poprawi, tutaj powiem ci szczerze, tak jak ty, no nie postawiłbym żadnych pieniędzy, ani w tą, ani w tą, bo to nie jest tak, że to nie jest możliwe. Tu jest możliwe, że Grzesiu poprawi jeszcze tą średnią. Ale z tym warunkiem, tak jak ty słusznie zauważyłeś, że teraz bardziej że musi niż może. Wiesz co, no jeżeli chodzi o Zęgotę, to on ma jeden zasadniczy plus, świetnie startuje. Co bardzo mu później pomaga, no bo wiadomo, że jak się z tego startu wyjedzie na pierwszej pozycji, to wystarczy później nie robić jakichś wielkich błędów, a nawet jak cię
tam jakiś zmarzlik wyprzedzi, no to nadal jeszcze masz punktowaną lokatę. Ciężej mają w ekstralidze ci zawodnicy, którzy te starty mają gorsze, później gdzieś tam próbują po trasie te pozycje zyskiwać. Pytanie jest też, jaki numer dostanie, bo z tego co ja pamiętam, to Grzegorz Zęgota w poprzednim sezonie bardzo często na wyjazdach gdzieś jeździł z czwórką. To jest taki numer, o którym się mówi, że jest ciut łatwiejszy, albo może nie jest aż tak trudny, jak na przykład tam piątka czy trójka. No to też czasami wpływa trochę na tą średnią, ale no najbardziej bym się skupił na tym po prostu, w jakiej formie będzie Grzegorz Zęgota. To jest bardzo, bardzo ciężko jakby ocenić, na co go stać. No pokazał nam w tym poprzednim sezonie, że stać go na 1,8 w ekstralidze, więc na pewno nie można tego zawodnika skreślać. Po tym sezonie trzeba mu dać kredyt zaufania, ale też na pewno trzeba te pierwsze kolejki obserwować, w którą stronę Grzegorz pójdzie, czy to jest właśnie ten poziom, na którym on się ustabilizuje, czy stać go na jeszcze więcej, czy być może na mniej. Ciężko na ten moment ocenić. Na pewno nie nazwałbym Grzegorza Zęgoty pewniakiem do dużej ilości punktów, ale liczę na to, że mnie Grzegorz pozytywnie zaskoczy. O, już raz to zrobił, więc dokładnie. Czemu nie jeszcze raz? Niech nam znowu udowodni, niech nam zamknie, że tak powiem, brzydko. No bo tak, bo Grzesia się też pięknie ogląda. Widać było w tym ostatnim sezonie, jak go cieszyła sama jazda. Jaki on był szczęśliwy w ogóle móc jeździć w tej elicie. Zawsze wiecznie uśmiechnięty. No z drugiej strony były też powody, czemu był tak uśmiechnięty, bo były wyniki. Życzę mu tego z całego serca. Potrzebny jest co najmniej taki Grzesiu, jak był w zeszłym roku, żeby tutaj naprawdę nie zaczęły się problemy. Dalej mamy Andrzej Lebiediew, zawodnik, który przychodzi za Chrisa Holdera. Wiadomo, Chrisa Holdera nie chciałbym nawet rozliczać za poprzedni sezon, bo ta karambol z Kaspem Pludrą w Grudziądzu odebrała mu w ogóle chęci w sezonie do jazdy. Praktycznie cały sezon stracony na leczenie, bo tego powrotu to ja nawet bym później nie zaliczał do powrotu. No i przychodzi Andrzej Lebiediew, zawodnik, który z Wilkami Krosno wykręcił średnią oszałamiającą 1,697. Miał być tym liderem? Czy był? Moim zdaniem nie wyszło to tak jak chciał, tym bardziej słyszeliśmy Andrzeja też zapowiedzi jeszcze jeżdżącego w pierwszej lidze, że nie, że ta liga to nie, o jego miejsce jest w ekstralidze. No co wygrał zeszłym sezonem? Wygrał to, że zobaczymy go w Grand Prix, to wygrał. No i mamy zawodnika w Lesznie właśnie również, który pojedzie w cyklu, Andrzejek popularny. No właśnie, ale przecież tutaj Andrzej jest ściągnięty po to, żeby być liderem. No do tej pory przecież, tak jak powiedziałem, mieli takich liderów jak Emil Sajfudinow, Jason Doyle. No dalej już nie będę sięgał, bo to były nazwiska, wiesz. No a teraz mamy Andrzeja Lebiediewa. Czy on to udźwignie, panie Piotrze? Będzie pewnie ciężko, tak patrząc na historię startów Andrzeja Lebiediewa i na to, co go czeka w tym sezonie. No cykl Grand Prix to też nie są przelewki. Tam będzie musiał sobie radzić i podejrzewam, że nie będzie tam wiodącą postacią w tym cyklu Grand Prix, a wiemy, że to też jest później zawsze spore obciążenie psychiczne, że jednak ci z tymi najlepszymi nie idzie. No być może Andrzejowi pójdzie, bo też mieliśmy takie niespodzianki, ale na pewno nie jest faworytem do medali w cyklu Grand Prix. Myślę, że tym sezonem w Ekstralidze najbardziej co sobie wygrał to ten jego pierwszy mecz w Lesznie, gdzie prezentował się fantastycznie. Być może to też miało jakiś wpływ na to, że ten kontrakt z Unią Leszno podpisał. No jeżeli by tak jeździł jak wtedy w tym pierwszym meczu, to byłbym spokojny, aczkolwiek no to był jeden mecz i później Andrzej trochę te loty obniżył. Średnia 1,697 no nie wskazuje na to, żeby był liderem w Wilkach Krosna. My też mówimy o zespole, w którym był Jason Doyle, Andrzej Lebiediew, czasami Wacław Milik i niewiele ponadto. Więc też o te punkty było trochę łatwiej, bo chociażby koledzy z pary ci ich nie zabierali. Także no, jeżeli chodzi o Andrzeja, to jest duża zagadka tak naprawdę, ale to jest zawodnik, który również niejednokrotnie nam pokazywał, że potencjał w nim drzemie. Więc pytanie, jaki mieli w Lesznie wybór, bo jeżeli to był wybór na zasadzie albo bierzemy Andrzeja Lebiediewa, albo szukamy kogoś w pierwszej lidze typu Rohan Tangate, Brady Kertz, Rasmus Jensen raczej nie, bo on
był związany z Falubazem i skoro Falubaz awansował, to raczej chciał tam zostać. Czy na przykład przedłużamy Chrisa Holdera, no to ten Andrzej Lebiediew może się okazać dobrym ruchem. Ale czy na tyle dobrym, żeby Unia Leszno spokojnie patrzyła w przyszłość? No nie do końca, bo Andrzej ma potencjał na to, żeby tą średnią poprawić, ale nie ma żadnej gwarancji, że to zrobi. Andrzej też już w tej ekstralidze był, miewał sezony lepsze i gorsze, ale nie bez powodu ta liga go wcześniej wypluła. Później musiał chwilę czasu poświęcić na to, żeby do tej ekstraligi wrócić. Wrócił i wcale nie zrobił jakiegoś oszałamiającego wyniku. Widzimy, że ta średnia jest słabsza niż średnia Grzegorza Zęgoty, więc no mimo wszystko jest to znak zapytania. Jest to zawodnik z potencjałem, chociaż też nie już najmłodszy, bo ma 30 lat. Jego plusem może być to, że zrobił się dość duży boom na Łotwie, podobno po tej jego nominacji do cyklu Grand Prix. Być może gdzieś ktoś o nim usłyszy, być może przełoży się to na jakichś nowych sponsorów. No i może to mu pomoże tą karierę wrzucić na jeszcze wyższy poziom, a to na pewno byłoby Unii Leszno na rękę, więc jeżeli chodzi o samą budowę składu, to nie jest zły ruch, bo pewnie ciężko byłoby znaleźć lepszego zawodnika tak realnie. Możemy sobie mówić, że Unia Leszno mogła zakontraktować, nie wiem, Leona Madsena albo Martyna Waculika i byłby lepszy. No ale to jest nie do zrobienia, jeżeli chodzi o kwestie kontraktowe, finansowe. Więc tych zawodników, którzy byli dostępni, Andrzej pewnie był najlepszą opcją, więc nie można tutaj mówić, że to jest jakieś wielkie zaniedbanie Unii Leszno, ale czy to wystarczy, żeby w tej lidze rywalizować jak równy z równym z zespołami z topu? Myślę, że nie. No i w Lesznie pewnie chcieliby, żeby wystarczyło na tyle, żeby rywalizować z Falubazem czy GKM-em i na to może wystarczyć. Nie jestem pewny, że wystarczy, ale Andrzej na tle tych zawodników, z którymi Unia będzie walczyć, no bo nie oszukujmy się, raczej o utrzymanie, ma szansę być odpowiednio dobry. To ja jeszcze powiem o Andrzeju tyle, że moim zdaniem to też jest taki sezon Andrzej sprawdzam, nie? Andrzej polecam, tylko Andrzej sprawdzam, nie? Bo jednak w pierwszej lidze jest paru zdecydowanie też młodszych chłopaków, którzy szukają swojej szansy, żeby dostać w Ekstralidze. No i dobrze, w momencie, gdy już wrócił Andrzej z Krosnem, miał ten właśnie ostatni sezon, no powiedzmy sobie, miał być liderem, a tutaj wykręcił bardzo podobną średnią do Bartka Smektała, a wiadomo, jak mówimy o Bartku Smektale od pewnego czasu, do tego zawodnika sobie za chwilę przejdziemy. No i teraz Andrzej po prostu musi udowodnić, że ta średnia musi poszybować zdecydowanie wyżej, bo to jest zagraniczny zawodnik, no a zagranicznych zawodników, tak jak powiedziałem, na rynku jest pierwszoligowych, bo tak jak skoro mówimy, że raczej leszczynianie nie są w stanie wyciągnąć tych liderów z Ekstraligi żadnego, no ale to można spróbować właśnie z zawodnikami, którzy jeszcze tej szansy w Ekstralidze nie dostali, a zapowiadają się, że mogą odmienić. Zresztą leszczynianie już podjęli kiedyś taką próbę z Dawidem Bellego dwa sezony temu. No i teraz nie pamiętam, jaką średnią. Niezbyt to wypaliło. Ale właśnie, on tam chyba 1500 średnią miał, o ile się nie mylę. Ja sobie to za chwilę sprawdzę. Jakby Lebiediew to powtórzył, to nie byliby raczej zadowoleni. O właśnie, ja sobie to, jak będziemy za chwilę omawiać kolejnego zawodnika, to ja sobie to odwinę, jaką miał tam średnią Dawid Bellego, ale właśnie. Że tutaj jednak jest ta nadzieja w Andrzeju, że gdzieś, nie wiem, może tak jak ty powiedziałeś, to, że Janek Kołodziej ma tą ze sprzętem jest tak dopasowany, że wie jak ten tor przygotować, żeby pod te silniki, gdzie tam u niego na hamowni to wszystko jest ustawiane, żeby to zagrało. Andrzej do tego pięknie się pokazał, no paliwa zabrakło, zdarza się, ale no... Tu liczą bardzo w Lesznie na Andrzeja punkty, bo bez Andrzeja punktów no będzie to piekielnie trudny sezon. Tak jak ty już delikatnie wspomniałeś, że tu walka z trzema zespołami wydaje się w tym sezonie leszczyniana, mianowicie no właśnie z Grudziądzem czy Falubazem, ale o coś więcej jak patrzę na ten skład i na te trzy nazwiska, co omawiamy, no nie licząc Janka Kołdzia, ale zaraz powiem o smyku, no raczej liczyć nie mogą, chociaż to jest żużel, tu może się wszystko poprzewracać, no ale czy aż tak? Trudno sobie to wyobrazić. Panie Piotrze, przechodzimy do następnego zawodnika. Bartek Smektała, no co tu o Bartku można powiedzieć? Jak już wkroczył w te seniorskie buty swojego Speedwaya, to dobił do pewnej poprzeczki i tak sobie ten chłopak jeździ. Ale ja chcę zadać tobie pytanie. Czy on
nie wiem, będzie jeszcze progresował, czy to będzie zawodnik drugiej linii, po prostu solidny Polak, ale zawsze drugiej linii, czy on może kiedyś stać się tym liderem? Może nawet nie kiedyś, ale w nadchodzącym sezonie. To jest mega ciężkie pytanie. Nie sądzę, żeby on w następnym sezonie stał się liderem. Czy kiedykolwiek ma szansę? Wiesz co, Bartek Smoktała to jest taki bardzo dziwny przykład zawodnika, bo w trakcie kariery juniorskiej wydawało się, że tak, że on jest na tyle dobry, że będzie przed nim dość duża przyszłość. Te pierwsze sezony seniorskie pokazały, że może nie do końca. Było kilku takich zawodników, którzy się dobrze zapowiadali i którzy jednak, jeżeli do pewnego momentu tego swojego potencjału nie udowodnili w kategoriach seniorskich, to jednak później już raczej zjeżdżali. Tu choćby masz przykład braci Pawlickich, oni też się świetnie zapowiadali. W pewnym momencie nawet awansowali do cyklu Grand Prix, czego Bartek Smektała jeszcze nie zrobił, więc może nawet bracia Pawlicy to za duży przykład. Ale też jednak mówiło się o tym, że to będzie top jakiś na świecie, do tego poziomu nie dobili i teraz gdzieś są te wyboje i trzeba do tego momentu wrócić. I u Bartka Smektały też się to właśnie w tą stronę jakby kieruje, że ta kariera robi się coraz bardziej wyboista. No widzimy średnie z ostatnich trzech sezonów i max to jest to, co było w zeszłym roku, czyli 1,654. No jest tam jakiś progres. Ale mówiliśmy, ale wrócił do siebie, jest, nie? Tak, ale to nadal nie jest chyba to, czego sam Bartek się po sobie spodziewa. No Bartek Smektała, w mojej opinii, jest takim zawodnikiem, który ma dobre starty i to powinno go jakby premiować do robienia dobrych punktów, tylko on jakby za dużo tych pozycji traci na dystansie. No, nie wiem, czy on po prostu taki ma styl jazdy, że nie chce tam nikogo zbyt ostro domykać, czy po prostu gdzieś są jakieś obawy, żeby to zrobić. No musi tego zęba trochę zyskać i być może to będzie taki sezon, bo ja cały czas od tych zawodników, znaczy ci zawodnicy mogą dostać coś ekstra w trakcie tego sezonu, bo moim zdaniem Unia Leszno będzie mocno zaangażowana w walkę o utrzymanie i teraz wszystko zależy od tego, jak ci zawodnicy do tego podejdą, bo w takich sytuacjach, kiedy gdzieś ten wynik jest bardzo blisko, czasami działają takie cechy po prostu już nie czysto sportowe, tylko kto więcej tego zęba pokaże i czasami jeden atak może gdzieś spowodować, że o ten jeden punkt wygrasz ten mecz i właśnie ci, którym będzie po prostu bardziej zależało, będą bardziej zmobilizowani, akurat ten punkt wyszarpią gdzieś nie umiejętnościami, tylko siłą woli. I to może być siła Unii Leszno, bo jednak mają zawodników trochę stąd, tak jak Bartek Smektała czy Janusz Kołodziej, można powiedzieć, że już jest stąd. Grzegorz Zęgota, zawodnik, który już w poprzednim sezonie pokazał, że te zwycięstwa go cieszą, że on jest mega zmobilizowany, żeby te mecze wygrywać, złapał świetny kontakt z kibicami, więc on na pewno będzie chciał. Andrzej Lebiediew, to co ty mówiłeś, sprawdzam, to co jest takie wielkie, sprawdzam. On nie ma wyboru, on musi ten sezon pojechać dobrze, jeżeli chce się utrzymać w Ekstralidze na przyszłość, bo on jeżeli z tej Ekstraligi wypadnie, to będzie miał mega ciężko wrócić, bo już raz z niej wypadł, raz do niej wrócił, jeżeli wypadnie znowu, to ciężko mu będzie przekonać kogoś, że on znowu zasługuje na szansę. Andrzej Lebiediew to jest zawodnik, który w poprzednim sezonie spadł ze swoją drużyną z Ekstraligi. Jakakolwiek ta drużyna nie była, Andrzej miał być jej liderem, nie był nim, jego drużyna spadła. Jeżeli w tym sezonie zrzuciłby drugą drużynę do pierwszej ligi, to myślę, że samego siebie również. Więc no, to może być duża siła Unii Leszno, że właśnie tej motywacji będą mieli dużo, ale czasami to jest też druga strona medalu, która powoduje, że jak tej motywacji jest za dużo, to nam nie idzie. Bartek Smektała musi trochę tego zęba zyskać na to, że jeżeli chce wyniki dobre osiągać, bo tego mu chyba najbardziej brakuje. On starty ma dobre, gdzieś tam technicznie też, no ciężko mi oceniać, czy on technicznie jeździ, czy nie, ale tyle ja razy, co go wyprzedzali gdzieś tam pod płotem, no to tego musi się wystrzegać i może właśnie ta walka o utrzymanie wzbudzi w nim ten taki żar, że on już nie będzie miał wyboru, że dojdzie do takiej sytuacji, że stwierdzi, że no muszę mu ten płot zamknąć, bo jak nie, to się spalimy do pierwszej ligi.
Dokładnie, a ja a propos Bartka Smektały, to podpisuję się pod twoimi słowami, dodam tylko tyle, że jemu brakuje tego szaleństwa. Tego w oczach tego szaleństwa, że po prostu ja mam wrażenie po pierwsze, jak oglądam Smyka na torze, to mam takie wrażenie, że on go nie cieszy ta jazda. Ja wiem, że to jest mylne wrażenie, bo na pewno cieszy go żużel i tak dalej, ale no właśnie nie widać w nim... Widać taką misję od startu do mety i to jest zawodnik, który pewnie jakbym się ciebie dzisiaj zapytał, z czego do tej pory pamiętasz Bartka Smektałę, to nie byłbyś mi w stanie powiedzieć. To jest taki zawodnik, że jak on by miał dzisiaj skończyć karierę, to za ileś tam lat nikt nie będzie pamiętał, niestety. Będzie, trudno będzie... bardziej, to jutro już by niewielu pamiętało, że on, co on w tej karierze zrobił. To jest taki zawodnik, tak jak powiedziałeś, cichy, spokojny. No brakuje mu takiego, ty dobrze to określiłeś, wariactwa. No jednak, wiesz, na przykład Dominik Kubera, który jeździł z Bartkiem Smektałą, no to jest gość, który wjedzie ci gdzieś w płot i nagle, nie wiedząc jak, on się znajduje na pierwszym miejscu, ale tam widzisz, że jest, takie jest to szaleństwo pozytywne. Gdzieś, tak. No właśnie, on później wychodzi i się z tego cieszy, gdzieś tam skacze. No nie mówię, że Bartek ma nie ma takiego taki, czegoś, tak. Ale może ma charakter po prostu inny, osobowość i jest taki trochę spokojniejszy, bardziej analityczny może. To musi gdzieś to sobie wyzwolić, to takie lwa wewnętrznego, że albo byka być może. No. Był i w Częstochowie, gdzie lwy i teraz jest w Unii Leszno, gdzie byki, więc no musi to takie dzikie zwierzę trochę w sobie obudzić, trochę tej agresji dodać, tego takiego wariactwa i tam potencjał jest na dobre jeżdżenie. Jest, potencjał jest. Bo to nie można powiedzieć, że zawodnik, który był mistrzem świata juniorów, który potrafił z tej juniorki robić dobre wyniki, nagle gdzieś to zatracił. No na pewno jest mu ciężej z tych pozycji seniorskich, ale jeszcze bym go absolutnie nie skreślał, ale coś musi się zmienić, bo Bartek Smektała, my tak sobie mówimy o nim jako takim zawodniku pewnym na tą Ekstraligę. Teraz wyobraź sobie teoretyczną sytuację, że Unia Leszno spada z ligi, wchodzi powiedzmy jakaś Ostrowia, Polonia, czy ktokolwiek, nikt kto tam nie bierze wejdzie, Bartka. Rozrywnik. No właśnie, i to jest też już takie pytanie, czy Bartek Smektała znalazłby zatrudnienie w Ekstralidze, gdyby na przykład teraz z Unią Leszno z tej ligi spadł. Nie byłbym pewny na 100%, że Bartek by się w tej lidze utrzymał. Więc Bartek też musi już powoli zacząć udowadniać, że on do tej Ekstraligi przynależy. I to może nie jest jeszcze ostatni gwizdek, ale pewnie już czerwona lampka się świeci, więc no panie Bartku, panie Bartku, trzeba wziąć to na bary. Tak, trzeba wziąć byka za rogi i z siebie po prostu troszeczkę, bo no już powiedzieliśmy wystarczająco dużo. Brakuje mi czasami tego szaleństwa, że zawodnik jadący za Bartkiem Smektałą musi dwa razy przemyśleć atak, bo może liczyć, że zostanie zamknięty, że zapamiętam. Ja bym chciał taki sezon Bartka, że oglądam mecz i jego bieg i łapię się za głowę, choć raz. A ja do tej pory takiego nie pamiętam. Wiesz, nawet nie mówię czasów juniorskich, nie? Gdzie w Lesznie naprawdę no fajnie na tej juniorce jeździł. Ale tutaj od momentu, gdy poszedł do Częstochowy, no i teraz wrócił do tego Leszna, no to jest. Ale tu musi być coś więcej niż jest. Dobrze. To, panie Piotrku, formacja seniorska za nami, a to 48 minut nagrywki, także no elegancko, rekord padnie. Więc proszę ciebie o ocenkę tej formacji. To, że bez już zbędnego przedłużania, tak. 6,5. 6,5, no. Mocno tą formację Janusz Kołodziej zawyża. Zawyża, tak. No dam 6,5. 6,5, no 6,5, tak. 6,5, no 6,5, no muszą po prostu ci trzej pozostali zawodnicy wspiąć się na wyżyny, no. Żeby tutaj Unia naprawdę nie miała zaraz wielkich problemów. Dobrze, przechodzimy do następnej formacji. Był Jamon Litsi, no ale on już oczywiście skończył wieku 24, pomimo to również postanowił odejść z Leszna, bo właśnie Jamon mógł zostać zresztą w Lesznie, to też inaczej by to wyglądało, jestem ciekawy czy wtedy, ale tutaj nie ma co mówić, już zawodnika nie ma. Wraca Kian Ryu, to kolejny Australijczyk, który był tutaj, zaczynając od Brady'ego Kerca, po Jamona Liceja, no i Kiana Ryu, który ma wskoczyć na tą formację U24, no i przez
parę najbliższych sezonów po prostu no dorównać tym swoim Australijczykom poprzednim, ale znowu to słowo wątpliwość, to chyba tak powinniśmy nazwać ten odcinek. Czy Keanu Reeves ma taki sam potencjał jak jego no, kumple z Australii? Jakie jest twoje zdanie na temat tego młodzieniaszka? Potencjał pewnie ma, bo on też niejednokrotnie pokazywał, że ścigać się na żużlu potrafi. Tak. Pytanie, czy umiejętności, które ma w tym momencie swojej kariery, są wystarczające na to, żeby pomóc Unii Leszno w sukcesach w nadchodzącym sezonie, bo to jest zawodnik mimo wszystko bardzo młody, który będzie miał dopiero 21 lat w tym roku. To jest zawodnik, który nie miał jakby super wielu okazji do jeżdżenia w polskich ligach. Co prawda poprzedni sezon spędził w Wybrzeżu Gdańsk bodajże i jeździł tam cały sezon. Kontuzja, ale widzimy, też, że ta średnia pierwszoligowa 1,667, no to nie jest coś, co wzbudza jakiś wielki zachwyt, jeżeli mówimy o Keinanie Reeves. Wiadomo, że to jest młody zawodnik, że on dopiero gdzieś zaczyna, ale teraz przed nim jest naprawdę ciężkie wyzwanie, bo on wchodzi teraz w buty ekstraligowe i on będzie musiał za chwilę stawać pod taśmą z Bartkiem Zmarzlikiem, Martinem Waculikiem i ludzie będą wymagali od niego tego, żeby on robił punkty z tymi zawodnikami. No, najłatwiejszymi jego rywalami pewnie będą juniorzy, ale nawet jak spojrzymy sobie na formację U24 przeciwników, no to tam no gdzieś właśnie są zawodnicy tacy jak Mateusz Czerniak, jak Bartek Kowalski, może Kacper Pludra, z którym Keinan gdzieś tam powinien sobie poradzić, a może nie do końca. No. Ale na przykład Czerniak czy Kowalski to są zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie na przykład w Mistrzostwach Świata Juniorów byli lepsi od Keinana Rio, więc to już jakby ocenia nam, gdzie ten Keinan w tej ekstralidze może wylądować. Plusem tego wszystkiego, tego zakontraktowania Keinana Rio jest to, że Leszno ma bardzo sprzyjający klimat dla Australijczyków i chyba to jest jedyna taka nadzieja, którą się tam sugerują, bo EJ Molitzi nie wydawało się, że zrobi to tak szybko, jak zrobił, i Brady Kearse też tak trochę wszedł z marszu w tą drużynę. Tak. I być może liczą na to, że Keinan Reeves będzie kolejnym takim zawodnikiem, który wejdzie i jednak da radę, i to wcale nie jest wykluczone, bo tak jak mówię, tam potencjał jest duży i on niejednokrotnie to pokazywał. Pytanie, czy to jest wystarczający już zasób umiejętności na to, żeby sobie poradzić w ekstralidze. Tu mam duże wątpliwości, bo tak jak mówię, no nie poradził sobie, znaczy nie poradził sobie, no poradził sobie średnio w pierwszej lidze. Ciężko spodziewać się, że teraz nagle będzie jakąś rewelacją ekstraligi, ale dokładnie to samo mówiliśmy o Grzegorzu Zęgocie na przykład rok temu albo o Oskarze Fejferze, więc może i Keinan nas tutaj zaskoczy. No, cały problem Unii Leszno jest to, że mówimy o tym przy praktycznie każdym nazwisku, że on musi tutaj nas zaskoczyć pozytywnie, wejść na wyżyny swoich umiejętności, poprawić. No i jeżeli masz taką drużynę, że masz jednego pewniaka i czterech, którzy no muszą zrobić coś ekstra, żebyśmy się utrzymali w lidze, no to już wygląda to nieciekawie. No, Leszno szyje z czego może szyć, bo też inna sprawa jest taka, że znowu jest podobny kasus jak z Andrzejem Lebiediewem. My mówimy, że ten Keinan Reeves niepewny, że może nie wypalić, że może wcale tych dużych punktów nie zrobić, no a ktoś nas mógłby skontrować, to podaj mi lepsze nazwisko, które Unia Leszno mogła sobie na to U24 wziąć. I zapadnie cisza, bo nie ma tak nie, naprawdę nie, tak. kogoś, kto zagwarantowałby ci większe punkty niż Keinan Reeves, więc cała ta nadzieja, że Keinan odpali ten swój potencjał już teraz, to jest jedyne, co Unii Leszno tak naprawdę zostało. Oni po raz kolejny, to powiem, zrobili co mogli, wyciągnęli najwięcej, no po prostu Keinan wrócił z wypożyczenia, więc jakby zachowali maksa, co mogli zachować. Tak. No ale teraz powstaje pytanie, czy to wystarczy. Moim skromnym zdaniem, no po prostu będzie bardzo ciężko. Jeżeli to się uda, to czapki z głów. Tutaj po raz kolejny Australijczyka będą mieli na parę ładnych sezonów, to co powiedziałem. Ale on jeszcze tego żużla musi sporo zjeść. I co byśmy tutaj nie mówili, co byśmy nie zachwalali tego szkolenia tam w Lesznie pomocy Janka Kołodzieja. No, chłopak ma potencjał, tak jak powiedziałeś, w Mistrzostwach Świata Juniorów
No wiadomo, jak to wyglądało i tego też nie oszukasz. Ekstraliga rządzi się swoimi prawami, więc Kejan łatwo nie będzie miał, dlatego chcę się cię zapytać, a może ten młody szaleniec pozytywny Nazar Parnicki jednak powalczy z Kejanem w razie W. No to jest jakaś opcja, prawda? I nie po to trzymają cały czas tego zawodnika z Ukrainy, żeby go se tylko trzymać. A on już na torze pokazał, że to jest taka właśnie zadziora. Tak, no i jest alternatywa zadziora, ale jest. Kenan Ryu też jest zadziora, więc tutaj akurat nie przedkładałbym Nazara pod tym względem ponad Kenan Ryu. No Nazar na pewno ma spory talent, tylko Nazar jest jeszcze młodszy, ma 18 lat w tym roku. I ciężko też na jego barki zrzucać jakby wynik drużyny w Ekstralidze i już powierzać mu tą jazdę we wszystkich meczach. No zabezpieczenie na pewno jakieś jest. Pytanie, czy Nazar w pewnym momencie nie zostanie gdzieś tam wypożyczony. No, czy on byłby w stanie lepiej to zrobić niż Kejna? Już szczerze mówiąc nie sądzę, bo okej, miał ten jeden fajny przebłysk za Patorem Toryn, ale później też dostawał tam kilka szans i wcale to już tak super dobrze nie wyglądało. No pytanie, na ile to jego zwycięstwo z Lambertem to była zasługa jego super umiejętności, na ile sprzętu Janusza Kołodzieja, na ile jednego i drugiego. Ja byłbym raczej w stanie, znaczy ja bym prognozował, że to był mega sprzęt Janusza Kołodzieja, umiejętności Nazara, które są na pewnym poziomie. No dokładnie. I bo samo to, że on sobie potrafił poradzić z tym sprzętem, to już świadczy, że ma jest tam potencjał. Tak, ale no to jest cały czas 18-letni chłopak i nie wydaje mi się, żeby on mógł być tutaj już na tą chwilę game changerem, jeżeli chodzi o Unię Leszno w nadchodzącym sezonie, więc raczej tam spokojny rozwój i myślę, że pierwszą opcją będzie Kenan Ryu. Jeżeli nic złego się z Kenanem nie wydarzy, to raczej sądzę, że nie będzie tam nerwowych ruchów w stylu jakiegoś szybkiego zmieniania Kejnana Ryu na Nazara Parnickiego. No, gdyby Kejnan totalnie zawodził, no to pewnie takie kroki by zostały podjęte, no ale nie życzę tego Kejnanowi, więc oby Kejnan sobie pojechał spokojny sezon i oby Nazar znalazł sobie miejsce też gdzieś po prostu żeby się rozjeździł, w klubie, który da mu szansę jeździć, tak. Więc no na chwilę obecną wydaje mi się, że jednak Kenan Ryu jest na wyższym poziomie niż Nazar Parnicki. Zresztą Nazar, ja pamiętam Nazara też z drugiej ligi w zeszłym sezonie, bo pod koniec jeździł w kolejarzu Opole, no i miał tam mecz w Gnieźnie i zrobił 2 punkty, więc to też jeszcze daleka droga do tego. Co prawda u siebie zrobił 7, więc tak jak mówimy, no potencjał tam jest, ale to jeszcze chyba nie jest ten moment, żeby Nazar był już podstawowym zawodnikiem jakiejkolwiek drużyny ekstraligowej. No, a jeżeli chodzi o ligę Ekstraligo 24, średnia 2,250, więc rozjeżdża się ten chłopak i warto mieć tutaj Nazara również w nawiasie, w razie co jest zawodnik. Tak, i niewykluczone, że on niedługo do tej ligi wskoczy, bo tak jak mówię, no potencjał jest tam duży, ale to jeszcze chyba nie jest ten moment, żeby Nazar regularnie jeździł, a na pewno warto zwrócić uwagę i na pewno gdyby miał paszport polski, to w tej lidze by był, bo jeżeli chodzi o porównanie z juniorami, czyli z chłopakami w jego wieku, to Nazar jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Powiem ci właśnie inaczej, że jeżeli nie zabraliby przepisu w drugiej lidze o zagranicznym juniorze, to kluby by się o Nazara pewnie, no nie że zabijały, ale na pewno by sobie tam miejsce znalazł w którymś z klubów, bo widać, że ten chłopak po prostu wie, co jest pięć i tylko teraz jego rozwój się liczy. Bardzo młody chłopaszek, więc życzymy mu jak najlepiej. No dobrze, tyle niewiadomych, już 5 nazwisk, a my tu za dużo, no nie możemy takich powiedzieć. No o Janku powiedzieliśmy świetnie, później pozostałych 5 duże wątpliwości, duże znaki zapytania tak naprawdę, więc proszę cię o ocenę formacji U24, panie Piotrze. To już jest w ogóle teraz mega ciężkie pytanie. Nie mogę dać Kenanowi Ryu za dużo, bo uważam, że może to być niestety jeden z najsłabszych zawodników tej ligi. Nie powiem, że najsłabszy, bo mam jednego kandydata, a który... A ja nawet wiem kogo, ale nie powiem. który moim zdaniem będzie jeszcze słabszy od Kenana, więc Kenanowi trochę tego kredytu zaufania dam, ale nie za wiele i u mnie skończy się to na 3.
Na trójce, ale żeś tutaj pojechał. Nie no, to ja dam. Skala jest od 1 do 10, tak, więc. Bardzo nie no, to najniższa ocena, jeżeli chodzi o w ogóle całe chyba te nasze od drugiej ligi. No dobra, to dam mu czwórkę, ale za to tylko, że po prostu Unia Leszno nie mogła zrobić nic lepszego. Tak. Więc wzięli chłopaka, którego mieli, którego gdzieś tam sprowadzili, którego, na którego stawiałem, i tak, to jest duży plus tej drużyny, że nie szukali na siłę kogoś, kto mógłby im dostarczyć jeden punkt więcej. Wzięli chłopaka, z którym są związani i budują tą jakby swoją tożsamość leszczyńską, bo to też może się tej drużynie przydać, że tam wszyscy wiedzą, o co jadą i są, jakby powinni być, przynajmniej z tego, co tutaj się wydaje i z tego, co ci zawodnicy pokazywali w poprzednich sezonach, dobrze skonstruowaną drużyną pod względem takim charakteru, takiego taki team spirit, że tak powiem. Mm-hmm. Więc dobra, to za to niechaj Kane ma punkt więcej, żeby nic lepiej nie mogli zrobić. Tak, ja również tu szanuję władzę Leszna, że Kiana mają od chyba 2019, bo on tam w drugiej lidze w Rawiczu zaczął właśnie w 2019. To jednak za taką wytrwałość i to, co powiedziałeś, faktycznie no nie było co za bardzo zmienić, ale dostał w końcu swoją szansę, dostanie tą szansę w Ekstralidze, więc no było, że tak powiem, długi ten okres, dojrzewał, dostanie swoją pełnoprawne szanse tak naprawdę. A ja dam piąteczkę, no bo jest Nazar, czyli mają dwóch, dam im wyjściową, niech tak będzie, ale no nic więcej też tutaj nie mogę dać, także tu zamykamy temacik. No i tak naprawdę teraz już będzie troszeczkę weselej z uwagi na to, że my już o leszczyńskich juniorach bardzo dużo mówiliśmy, co zapowiedzi czy co podsumowania od paru ładnych lat, to się nie zmienia. Ta młodzież jest dobra. Zgadzam się, Piotrek, z twoim zdaniem jeszcze z początku dzisiejszej audycji, a mianowicie, że patrzysz na Damiana Ratajczaka czy Antoniego Mencla, czy nawet Huberta Jabłońskiego i mówisz sobie, kurde, ile oni już lat jeżdżą? Bo przecież, wiesz, pamiętasz te nazwiska, a to są, no tak jak powiedzieć, 2005, najstarsi juniorzy Mencel i Ratajczak, a oni już robią różnicę. Wiadomo, nie robią takiej różnicy, jak w późniejszym czasie robił Kubera czy Smyk, ale oni mają jeszcze na to czas. Oni jeszcze się rozwijają, mają tych lat przed sobą. No i od nich będzie bardzo dużo zależało, żeby jednak pomóc tym leszczyńskim bykom w tym trudnym sezonie, panie Piotrze. Problem jest taki, że o ile Damian Ratajczak i Antoni Mencel jeszcze mają czas, żeby się rozwijać, o tyle Unia Leszno nie bardzo już ma czas, żeby ich rozwijać, bo Unia Leszno potrzebuje tu i teraz i potrzebuje się utrzymać w lidze. Damian Ratajczak i Antoni Mencel to są zawodnicy, którzy mówimy, że jeżdżą w tej lidze od długiego czasu i to jest gdzieś prawda, bo Damian Ratajczak przecież będzie zaczynał czwarty sezon w lidze. Tak. Ale to nie zmienia faktu, że to nadal jest chłopak, który ma 19 lat dopiero w tym roku, więc czekają go jeszcze 3 sezony juniorki. Damian to jest taki zawodnik, o którym też się mówiło, że ma bardzo duży talent, że szybko się rozwinie. Mhm. Te średnie tego nie pokazują, bo on jakby cały czas ma te średnie podobne. I to, co było na początku, wcale nie przekłada się, jakby te lata doświadczenia wcale nie przekładają się na wyższą średnią. No i Damian moim zdaniem w tym sezonie to też jest takie trochę dla niego sprawdzam, że musi zrobić ten krok do przodu. Ja nie mówię, że on ma tutaj zostać liderem. Tak, 1.800. Tak, czy ma robić jakieś oszałamiające występy, ale wymagałbym od niego, żeby już w tym czwartym sezonie na torach ekstraligowych był w stanie coś tej drużynie od siebie więcej dodatkowego. Chociaż tak, jakiś ten progres był w tej średniej zauważalny. Damian Ratajczak to jest zawodnik, który w zeszłym sezonie potrafił zdobyć srebrny medal Mistrzostw Świata Juniorów. Więc tam widać, że umiejętności jazdy są. Damian moim zdaniem jest takim zawodnikiem, który ma jeszcze lekki problem ze startami. O, i często tu bym nawet nie powiedział lekki, Piotr. Tu bym zaznaczył, że to jest właśnie największą wadą do tej pory Damiana, tych brak startów. No i Damian Ratajczak musi nad tym pracować. Jeżeli on doda do swojego asortymentu umiejętności dobre starty, to będzie w stanie zrobić duży progres, bo tam jazda, walka, to wszystko jest na dobrym poziomie. No, tych startów często brakuje, a Ekstraliga nie wybacza
błędów. Tam są zawodnicy z samego topu i ciężko jest ich później w polu mijać, mimo że Damian ambitnie próbuje, no to, to gdzieś tych punktów też czasami brakuje, czasami mu po prostu przez te słabsze starty uciekają, ale ja wierzę w to, że Damian będzie w stanie to poprawić. On też wie, że tutaj no, jakiś progres by się przydał w tej średniej, że już osiągnął duży sukces, jakim był ten srebrny medal i że teraz no, nie można tego zaprzepaścić, trzeba iść do przodu, jest młodym chłopakiem ambitnym, ma jeszcze swoje lata do przejeżdżenia na tej juniorce, ale musi się rozwijać. Teraz będzie miał trochę łatwiejszy okres, bo z tej juniorki odszedł chociażby Mateusz Cierniak, ale też Bartek Kowalski, też Kasper Pludra i panuje takie trochę bezkrólewie, szczerze mówiąc, na pozycjach juniorskich. Wiadomo, że gdzieś głównym kandydatem, żeby zostać tym najlepszym juniorem w Polsce jest teraz Wiktor Przyjemski, o którym się mówi, że jest niewyobrażalnym talentem, ale Wiktor też pewnie będzie miał swoje problemy po przyjściu do Ekstraligi. Też nie sądzę, żeby to był taki totalny, bardzo łatwy wjazd w tą ligę i z miejsca rozstawianie po kątach, więc Damian ma teraz szansę udowodnić, że to on przejmie tą pałeczkę najlepszego juniora Ekstraklasy i może tak być w następnym sezonie, czemu nie? Ja mu tego a bardzo Unia życzę. Leszno na pewno będzie tego bardzo potrzebowała, żeby Damian Ratajczak był taką opcją rezerwową, bo te dziury w składzie seniorskim mogą się gdzieś pojawić i gdyby Damian był w stanie je w jakikolwiek sposób łatać, to byłoby to z dużym pozytywną wartością dla Unii Leszno. Ja powiem szczerze, ja życzę Damianowi, bo to jest przesympatyczny zawodnik. Ja jeszcze pamiętam jego łzy właśnie, jak zdobył to wicemistrzostwo świata. On sam to nie był w stanie uwierzyć. Zawodnik, który na pewno nauczył się bardzo dobrze wyprzedzać. Z uwagi na słabe starty, no on musi walczyć o każdy punkt, więc no wiesz, jak to w popularnym menadżerze, technika jazdy jest na wysokim poziomie. Mi się kojarzy bardzo Damian Ratajczak? No mów. Z Dominikiem Kuberą. O nim też się mówiło, że jest mega waleczny, że tak właśnie zadziora, ale że nie ma startu. No. Zobacz teraz, jak mówimy o Dominiku Kuberze, no, to już klasyfikujemy go, że tak. Ze startu to jest dzida. Rakieta. Nie? No. Waleczność została na tym poziomie, technika jazdy, wyprzedzanie, tylko że starty są już o niebo lepsze niż były kiedyś. Więc ale to jest coś zrobić. W tym. Ale to jest coś i w tym, zobacz, że... Zobacz, jak ta kariera Kubery wystrzeliła. Teraz tak. To już jest jeden z najlepszych polskich seniorów, uczestnik Grand Prix, za chwilę być może regularny. Więc dokładnie. Damian, droga otwarta. To ja się ci... da zrobić. Ale ja ci powiem, że tak to wygląda, że zawodnicy, którzy nie mają atomowych startów od początku swojej kariery, oni z jednej strony też dużo zyskują. Zyskują właśnie tą waleczność, tą, że oni muszą walczyć o te punkty, że zostaje na starcie i musi wyprzedzać, czyli samą technikę wyprzedzania na torze, zachowywanie się na torze, no to jest nauka i doświadczenie, gdzie no nie kupisz, wiesz, jeżeli od początku masz fenomenalne starty i robisz dzidę, nie? A później, gdy przychodzi problemy startowe, a tu może przez sprzęt czy przez coś, nagle później na tym torze głupiejesz, nie wiesz jak się zachowywać, bo cały czas, dlatego ja niejednokrotnie, tak mówimy, Wiktor Przyjemski, ale ja pamiętam go, no kapitalne też starty i dzida, nie? A jeżeli on też był taki w Bydgoszczy na tych startach, że nawet jak przegrywał, to dzida w krawężniki pierwszy. A tutaj no w Ekstralidze spokojnie o to miano, tak jak powiedziałeś, najlepszego juniora w tej chwili, no będzie paru zawodników, bo jeszcze jest Oskar Paluch, jeszcze jest Szymon Bańdur, także no jeszcze w Grudziądzu mają też fajnych młodzieżowców, będzie Szymon fajnie. Bańdur to akurat będzie w Wilkach Krosno. Aj, to ale... znowu pomyliłem z tym. Tak, Bartosz Bańbur będzie tak, w Lublinie, ale będzie choćby Kacper Łobodziński tak, Grudziądzu, tak. Którego też bym wcale nie skreślał. Tak, no jest paru tych juniorów, więc... Fajnie, dobrze, będzie super. Będą rywalizować o to miano najlepszego w lidze i wcale nie wykluczone. Kuba Krawczyk. O, no właśnie, no, ale ciężko jakby wskazać nie, tego jednego, nie. który może wszystkich pozamiatać. Nie? Tak jak poprzednim sezonem było wiadomo, że Mateusz Cierniak i Bartek Kowalski będą wiedli prym. Tak teraz no, panuje trochę takie bezkrólewie na juniorce i ktoś to miejsce najlepszego juniora będzie musiał zająć. O, teraz by się przydały Red Bull żużlowe asy. Te jak to było? Może będzie. No. I tutaj naprawdę walka by była
Bardzo fajne. No i życzę każdemu. Życzę każdemu z tych zawodników przede wszystkim, żeby się dalej rozwijali, bo to młodzi chłopcy. Dobrze. Damian Ratajczak odhaczony. Damian, trenuj starty. Pozdrawiamy cię serdecznie i rozwijaj się dalej, ale musisz te bycze jaja, muszą ci po prostu, że tak powiem, szybciej wyrosnąć z przymrużeniem oka. Akurat ja zawsze myślę, że to jest na miejscu. To jest na miejscu. Dobra. Żarty na bok. Antek Mencel. I właśnie ten zawodnik przy Damianie gdzieś, że tak powiem, może mniej się o nim mówi, ale on niejednokrotnie w zawodach pokazywał, że wcale daleko nie odstaje od Damiana Ratajczaka, jeżeli chodzi o formę. No tak, tam jest ogólnie cała grupa tych juniorów mocnych, bo też Hubert Jabłoński czy Maksym Borowiak też nie są zawodnicy, którzy są z pierwszej łapanki. Max Borowiak już pokazywał w pierwszej lidze, że jest tam wartościowym juniorem. Zresztą nie jeden klub pierwszoligowy, tudzież z drugiej Speedway Ekstraligi chciałby teraz Maksyma w swoim składzie mieć, ale Maksym nie bez powodu jeszcze jest w Unii Leśno, więc być może tam jakaś rywalizacja na początku sezonu będzie i wcale nie wykluczone, że to nie będzie para Ratajczak-Mencel, tylko na przykład Ratajczak-Borowiak albo Ratajczak-Jabłoński. No zobaczymy, na pewno są to cały czas młodzi zawodnicy, więc którykolwiek by nie jeździł, to nadal jest inwestycja w potencjał tego zawodnika i szansa na to, że on będzie jeszcze lepszy w kolejnym sezonie. No ale też ci zawodnicy muszą cały czas progresować, bo to jest jakby no, podstawą. Jeżeli oni utrzymają się na tym poziomie, na którym są, to Unii Leśno nie będzie to zadowalać i za chwilę skoczą nowi. Ci zawodnicy muszą się rozwijać i to już jest taki wiek, te 19 lat, gdzie oni muszą pokazać, że to idzie w dobrą stronę, bo też nie możesz trzymać chłopaka, wiesz, jeżeli on w wieku 19 lat pokaże, że jest w stanie progresować, to zostają mu tylko 2 lata i powstaje wątpliwość, czy wiesz, no, dam mu jeszcze jeden sezon, a jak nie sprogresuje, to co, mam gościa w wieku 20 lat i praktycznie nie mam nikogo na następny sezon, bo on cały czas nie progresuje, więc no to już jest ten moment, gdzie przestajemy mówić o zawodniku 16-17-letnim. O nich mówimy, że no trzeba im dać trochę czasu. Wydaje mi się, że te 19 lat to już jest taki moment, że trzeba pokazać, że ten potencjał, o którym mówimy, naprawdę jest i że potrafimy ten progres jako zawodnicy ekstraligowi zrobić i że warto na nas stawiać, a jeżeli nie, no to widzimy tam całą zgraję zawodników młodszych i za chwilę któryś z nich pewnie może liczyć na to, że trzyma szansę. Ale myślę, że jednak ten progres będzie zrobiony, że tam Ratajczak, Mencel, Borowiak będą szli cały czas do góry, który z nich pewnie w pierwszej lidze, ale raczej znając szkołę leszczyńską i patrząc na to, co ci zawodnicy pokazywali w poprzednich sezonach, myślę, że ten sezon może być dość przełomowy. Też przez to właśnie, że to Bezkrólewie trochę się takie juniorskie zrobiło i tylko wiesz co? Nie zdziwiłbym się, jakby to była wiodąca para juniorska. To też trzeba jeszcze jedną rzecz zauważyć, że nawet jeżeli Damian Ratajczak byłby, powiedzmy, najlepszym juniorem tej ligi w następnym sezonie, to sam fakt, że jest najlepszym juniorem ligi, nie świadczy o tym, że jest w stanie Unii Leśno dać jakby mega dużo w walce o wyższe miejsca. Ja właśnie chciałem to powiedzieć. Najlepszy junior ligi w następnym sezonie to może być na przykład średnia 1,4 lub 1,5. To może się tak skończyć, więc pytanie, ile ci juniorzy będą potrafili dokładać punktów. Przede wszystkim w starciach z tymi zespołami z dołu tabeli, bo to są najważniejsze starcia dla Unii Leśno, z GKM-em Grudziądz, z Falubazem Zielona Góra, gdzieś tam pewnie domowe z Gorzowem, Częstochową, których będzie szansa na to, żeby wyrwać punkty. No wszystkie inne domowe, bo na pewno Leśno będzie się głównie skupiało na tych meczach domowych i tam będzie szukało punktów, bo wiadomo, że ta siła rażenia na wyjazdach może być dużo mniejsza. No i jeżeli ci zawodnicy będą potrafili mieć takie mecze w domu, że będą tych punktów trochę dokładali, to się może przełożyć na realne punkty do tabeli ligowej dla Unii Leśna. To byłoby kluczowe, bo sam fakt, że któryś z tych juniorów zostałby najlepszym juniorem ligi, jeżeli Unii zabrakłoby 2 punktów do utrzymania, no nie byłby pewnie pocieszeniem dla nikogo. Ja jeszcze dodam do twojej wypowiedzi, dla mnie to musi być też taki sezon, gdzie ci juniorzy, nie w każdym meczu, ale u siebie w szczególności, zrobią to takie wow.
to, co mieliśmy, jak wchodził właśnie Małkiewicz chociażby, że będzie w stanie u siebie na torze wygrać nawet jeden bieg jakiś z, nie wiem, z liderami. Nie wiem, chociażby pierwszy z brzegu, nie wiem, Maciej Janowski. Że ten junior wygra taki bieg, że będzie to ten prognostyk, że jego stać na to, żeby wygrywać z tymi zawodnikami. Bo ja wiem, to jest ciężkie zadanie, ale tak jak słuchając twojej wypowiedzi, to ja się też zgadzam. Tu musi być taki przełomowy sezon, że oczywiście tu nie będzie jeszcze tego, że za każdym razem będzie wygrywał. Ale nie, ale czasami właśnie ten lider drużyny, przykładowo Janek Kołodziej, startujący w parze z Damianem Ratajczakiem, to ja chcę zobaczyć znowu coś takiego, że strzela spod taśmy Ratajczak, a dowozi go pięknie Janek Kołodziej, bo już to kiedyś pokazywał niejednokrotnie. I to jest możliwe, nawet na najlepszych zawodników w tej lidze, no może nie licząc Bartka Zmarzlika, bo tego kota to po prostu on by przeskoczył Smoczyka i jeszcze tam jakoś wyprzedził. Ale powiedz mi, Piotr, czy ty się nie zgadzasz z tym, co powiedziałem? No zgadzam się, że to już jest ten moment, że coś tam wow trzeba pokazać. Że akurat Damian Ratajczak, wydaje mi się, miewał takie wyścigi już, że potrafił lepszych od siebie teoretycznie zawodników pokonywać. Z miejsca nie przypomnę sobie żadnego konkretnego jednego, ale no gdzieś tam w pamięci ten zawodnik zostaje, choćby tą swoją walecznością, więc myślę, że od tych juniorów nie powinniśmy się obawiać, jeżeli chodzi o Leszno, ale z drugiej strony no też pytanie jest, jak dużo oni mogą sprogresować i jak wiele mogą tej drużynie pomóc w walce o utrzymanie, bo to będzie kluczowe tak naprawdę, czy ten ich progres przełoży się realnie na jakiekolwiek punkty, bo mówię, no te dziury pewnie prędzej czy później gdzieś w tej drużynie się pojawią i pytanie, czy będzie wystarczająco tam możliwości łatania. A pamiętajmy, że chociażby w zeszłym sezonie Leszno, jakie problemy, kontuzje. Janek Kołodziej rozwalił nogę, pamiętasz? Grzesiu Zęgota, też czekaliśmy na niego długo, niby Obojczyka go nie było chyba ze 3 czy nawet 4 tygodnie. Dalej mieliśmy Chrisa Holdera, bez, praktycznie bez całego sezonu, no to teraz dla Leszczynian no przydałoby się chociaż ten sezon bez kontuzji. My każdej drużynie tego życzymy, bo tutaj dopiero by naprawdę się zrobiło bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Panie Piotrku, ocena formacji juniorskiej. Dużo 9. Ich jest. 9. O, 9. 9 mówisz? Ilość do jakości. No mają 4 fajnych zawodników, bo reszta bardzo młodych, też fajnych, ale raczej oni szans nie. Tam jest Lublin bardzo mocny. Tak sobie staram szybko wykalkulować. No to 9 to tak jakby wychodziło na to u ciebie, że to najlepsza para juniorska w lidze, tak? Nie wykluczałbym tego, że może tak być. Znaczy ja nie zakładam, że ci zawodnicy będą jakimś game changerem, czy oni będą wozić jakoś dużo punktów. Żeby to też jasno. Nie, my oceniamy formację. Tak. Bo moim zdaniem, jak Damian Ratajczak sprogresuje do poziomu 1,4 średniej, to już będzie dobrze. Mencel jakby zrobił. Jakby powiedzmy, Ratajczak zrobił 1,4, a Mencel 1,2, to bym powiedział, że to był bardzo dobry sezon. Jeżeli oni takie średnie zrobią, to wcale nie jest wykluczone, że mogą być jedną z najlepszych par tej ligi, tak. bo te juniorki jakby nie są aż tak silne w tym sezonie. Dobrze. Więc dlatego i też są to bardzo młodzi zawodnicy, na których Unia Leszno stawia, więc to też tą ocenę moją zawyża. Być może oni nie są, tak jak mówię, no, game changerem na skalę ligi, ale jeżeli chodzi o zarządzanie formacją juniorską, jeżeli chodzi o to, że mają zapas, bo jest chociażby Hubert Jabłoński, jest Maksym Borowiak, to są zawodnicy, którzy mogą zastąpić tego zawodnika podstawowego i nie będzie dużego spadku jakości, bo na przykład w innych klubach mamy nie zawsze dwóch, ale w momencie, kiedy jeden z tych dwóch wypada, to trzeci to już jest, wiesz, totalny jakoś. Dokładnie. Nie wiadomo skąd wzięty. Tutaj, jeżeli któryś z tych dwóch wypadnie, to trzeci wskakuje i jakby nie odczuwamy zbytniej różnicy. Być może tam jest minimalny spadek, ale cały czas to jest całkiem wysoki poziom, jeżeli chodzi o te punkty juniorskie, więc to też musi zawyżać tą notę. Wiek zawodników, potencjał i zawodników. I doświadczenie już, to co powiedziałeś. Doświadczenie też, no i to, że realnie oni mogą być jednymi z lepszych juniorów tej ligi. Dokładnie, podpisuję się pięknie, żeśmy powiedzieli, również daję w takim razie 9, więc no,
Oby ci zawodnicy po prostu jechali bez kontuzji. Panie Piotrku, wracamy do nas. Gadu, a tutaj czas nie jest z gumy, więc przejdźmy sobie może do terminarza. Zobaczmy, jak ten terminarz się tutaj ułożył dla leszczyńskich byków. Szybko przechodzimy. A no właśnie, jeszcze jedna kwestia. Teraz patrząc na tego nowego byka, Rafała Okoniewskiego. Wiesz, czego Rafał Okoniewski słynął? Ze startów. Aha, i teraz dodałem 1+1 i taki Damian Ratajczak może bardzo dużo skorzystać. Ostatnio korzystał z usług Rafała Okoniewskiego, Szymon Schlauderbach. Więc... I też te starty czasami wyglądały dużo lepiej niż wcześniej. Poprawiał. I Szymon na tych startach czasami robił robotę, że tak powiem, więc... A, może właśnie. To też jest właśnie trop, żeby tam Damiana Ratajczaka troszeczkę wziąć w obroty, mu pomóc z tymi startami. Mm-hmm. Może to być dobra droga. Może być, właśnie tak teraz dodając 1+1 i to mi akurat wtedy się zgadza i na pewno pasuje. No czegoś nowego na pewno się nauczy od zawodnika, który no był fenomenalnym startowcem. To po prostu trzeba, każda wiedza, każdy trener, każdy ktoś, co może ci doradzić, no bo wiesz, refleksu też nie jesteś, to albo się z tym rodzisz, albo nie. Ale możesz pewne aspekty, możesz nad pewnymi aspektami ćwiczyć, które mogą znacznie poprawić twoje możliwości. Opowiem w ten sposób. Dobrze. Panie Piotrku, przechodzimy. U siebie mecz z Włókniarzem na dzień dobry. Potem mamy wyjazd do Torunia. U ciebie z Falubazem. Dwa wyjazdy Grudziądz Wrocław. Dalej mamy Lublin i Gorzów. Gdzie tu widzisz kluczowy moment, jeżeli chodzi o ten terminarz i pierwszą rundę w szczególności? No, jeżeli chodzi o pierwszą rundę, to pewnie trzecia, czwarta kolejka, mecz domowy z Falubazem i wyjazd do Grudziądza, bo to rywale bezpośredni w walce o utrzymanie i tam można duży kapitał zbudować, bo mecz z Falubazem u siebie pewnie do wygrania. Grudziądzu na wyjeździe poprzedni sezon pokazał, że też do wygrania, nawet jeżeli Unia tam nie wygra, to zawsze jest ważny mecz, bo trzeba jak najmniej przegrać, jeżeli się nie uda wygrać, no bo wiadomo, że bonus w tej rywalizacji też może być bardzo istotny, ale już sama inauguracja będzie bardzo ważna, bo to co mówiliśmy, Unia no ma za cel utrzymać się w lidze. Jeżeli chce to zrobić, no to musi szukać punktów w meczach domowych. Nie oszukujmy się, z wyjazdów Unia Leszno będzie miała ciężko cokolwiek przywieźć. Jeżeli się coś uda, bo to jest sport i może się udać, jeżeli się coś uda, to będzie duży plus dla tej drużyny, ale na pewno no, główny nacisk będzie kładziony na te mecze domowe i mecz z Włókniarzem to jest taki mecz, w którym gdzieś tam pewnie jakieś nadzieje są, bo Włókniarz też różnie te sezony zaczyna, różnie to wygląda, wiadomo, w poprzednich latach duże problemy. Zazwyczaj gdzieś tam poniżej oczekiwań kończyli te sezony, no więc te mecze domowe na pewno będą bardzo ważne, ale no pewnie ta trzecia kolejka to jest taki klucz do sukcesu, bo jeżeli by się tam noga powinęła Unii Leszno u siebie z Falubazem, no to byłby duży problem, a to też nie będzie łatwy mecz dla Unii Leszno, to trzeba sobie od razu i otwarcie powiedzieć, no bo przecież znamy skład Falubazu Zielona Góra. No i jeszcze były kapitan, tak. Przemek Pawlicki, Jarosław Hampel, tak. No to są zawodnicy, którzy gdzie ale w Lesznie powinni czuć tak się dobrze, jest. Więc nie będzie łatwo ich pokonać, a Unia no musi liczyć na to, że da radę sobie z Falubazem Zielona Góra, bo jeżeli u siebie nie, no to ten sezon może się zrobić bardzo ciężki. Powiem ci tak, kalendarz na moje jest bardzo ciężki, bo tak jak my wspomnieliśmy, na początek jest Częstochowa i to będzie już też bardzo ważny mecz. Bo poza tą trzecią i czwartą kolejką, umówmy się, no piąta, szósta i siódma, to są piekielnie trudne mecze. Wyjazdy do Wrocławia, Gorzowa, u siebie Lublin. Więc tu będzie ciężko i pamiętajmy, że w rundzie rewanżowej te trzy ostatnie mecze będą właśnie też Wrocław, Lublin, Leszno. Tylko to dwa... wcale nie musi być aż tak źle, wiesz? Nie? To 12 kolejka domu ze Spartą i 14. No zależy ile punktów będzie. No. A wiesz co, przy tych sześciu zespołowych playoff, to mam takie dziwne wrażenie, że przy 12 kolejce Sparta już będzie miała takie, wiesz, że no dobra, już jesteśmy. O, ale wiesz co, też nie chciałbym tego, bo to Sport by nie wygrał, nie? Ale wiesz jak jest. No jest, tak. W pewnym momencie te zespoły z topu tabeli już gdzieś tam troszeczkę też kalkulują. Ja nie mówię, że jadą przegrać czy coś,
Ale jak ktoś jest gdzieś tam nie w pełni zdrowy, to może jakiś sobie wyścig odpuści, tu gdzieś junior pojedzie, albo nie będą cię tak dociskać mocno. No wiesz, ja całe szczęście lubię też ten kontrargument, że to są dla nich pieniądze, więc gdzieś tam pewnie, aczkolwiek podejrzewam, że mógłby być komunikat na zasadzie, ja wiem Piotruś, tylko dokończę, mógłby być komunikat na zasadzie byle bez kontuzji, to powiem tak delikatnie. No właśnie, no. Pamiętasz, z kim Sparta przegrała pierwszy mecz w poprzednim sezonie? Pierwszy, ale Sparta czy Motor mówisz? Sparta. Przypomnij mi, bo teraz... Z Lesznem, tak. Na wyjeździe, no tak, więc... Pamiętamy. Co prawda nie było tam Piotra Pawlickiego, który tak, miał kontuzję. Tam Wolf in the Wrestling robił, tak. No, ale... No wiesz, no gdzieś to tam pewnie to przygotowanie do playoff wśród tych najlepszych zespołów w pewnym momencie już występuje i mówię, ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że ktoś tam się komuś podłoży, czy coś takiego będzie, bo nie o to chodzi totalnie. Oczywiście. Ale jeżeli masz na przykład zapewnione pierwsze miejsce w lidze i nie musisz się o te punkty już jakby super bić, to gdzieś po prostu poziom mobilizacji spada i w pewnym momencie zaczynasz trochę kalkulować, czy nie lepiej spokojnie dojechać, albo się gdzieś tam pchać, to możesz zaraz, wiesz, wypaść na najważniejszą część sezonu. A tam są jeszcze przecież zawodnicy z Grand Prix, więc to wcale nie musi być tak źle, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest forma zawodników, to jak oni będą poruszać się po torze, bo jeżeli zawodnicy będą dobrze jechali, to kalendarz tak naprawdę nie będzie miał wpływu na to, kto awansuje. Dokładnie. Kto nie. Ale jest ciekawy. Podoba mi się. Z drugiej strony, jeżeli zawodnicy pojadą poniżej swojego poziomu, to żaden kalendarz też tego nie zmieni. Nie uratuje, więc, tak. Więc kalendarz jest jaki jest, po prostu. Trzeba sobie zaznaczyć ten mecz z Falubazem, on będzie bardzo istotny. Czwarta kolejka z Grudziądzem też nie mniej istotna. No i trzeba szukać możliwości wygrywania u siebie z tymi lepszymi zespołami również, więc zobaczymy. Kalendarz kalendarzem, a tor torem. I torem się sobie rozmawia. I czyli to, co kochają kibice, tor zweryfikuje. Więc dobrze, wracamy do nas, panie Piotrku. Powiem szczerze... Pomalutku, wielkimi krokami zbliżamy się do typowań. Zanim typy, to w tym miejscu, drodzy widzowie, wy, przypominam, możecie zostawić łapkę w górę i subika, za co bardzo, bardzo byśmy byli wdzięczni. Oczywiście wy również możecie napisać waszą analizę, przewidywania i typy w komentarzu. No i jeszcze muszę oczywiście przypomnąć, jeżeli chodzi o marketingową sprawę, a mianowicie historia Ligi Brytyjskiej, tom drugi Krzysia Dziamskiego, rocznik 4659. Zachęcamy do kupowania, coraz mniej tych książek zostaje, na półeczce ładnie. Na dole link w opisie, tam można kliknąć i kupić Allegro lokalnie, tam gdzieś jakieś te strony. Wejdziecie, możecie kupić i w pakiecie, i pierwszą część, i drugą, i oddzielnie drugą, jak komu pasuje. Także zachęcamy. No i tyle. Panie Piotrku, plusy i minusy i przechodzimy do typów. To może najpierw daj typy, a później sobie jeszcze pogadamy, co? Dobrze, dobrze, nie ma problemu, wiesz, bo my tutaj, wiesz, nie ma problemu, to jesteś gotowy. Konwencja jest luźna, że tak powiem. Dobrze, to konwencja luźna, to w takim razie, skoro konwencja luźna, to zadam ci dość trudne pytanie. Czy ktoś z nas wskazał Unię Leszno do spadku? Jak myślisz? Myślę, że... Znaczy, nawet nie o tyle, że myślę, to jestem pewny, że tak. Okej, a więc przekonajmy się. A wy, drodzy widzowie? Uwaga, uwaga. Odcie panie, tutaj zobaczmy. Wojtek Nowakowski na 6. miejscu, czyli playoff, podobnie jak Krzysiu Dziamski. Ale pozostali czterej muszkieterowie: Rafał Żużlowy, Degustator, Mati Ostatni Mohikanin, Piotrek Żużlowy, Matematrix oczywiście, no i ja. Przewidujemy katastrofę. No tak to niestety by wyglądało dla Leszna, jeżeli leszczynianie by spadli. No to by był szok środowiska żużlowego, ale nie takie kluby spadały. Oczywiście to nie znaczy, że Unia Leszno na bank spadnie. Z naszych ocen, panie Piotrku, wychodzi na to, że jednak no ja i twoja, to możemy o tym porozmawiać, że jednak leszczynianie no nie dadzą rady. Tak wychodzi, ale na pocieszenie dla leszczyńskich kibiców ja powiem, że jeżeli chodzi o spadki, to mam bardzo małą skuteczność w typowaniu. Się zawsze mnie broni. Zawsze tak. No. Większą skuteczność mam, jeżeli chodzi o awanse. Więc jak ktoś się... Dobre. Awansuje, to tam szukajcie. Krzysiek ma dobrą skuteczność, jeżeli chodzi o spadki, a Krzysiek chyba nie postawił, że Unia Leszno spadnie, więc widzicie, to jest nadzieja Unii Leszno. No,
coś postawić trzeba było. Jakby nie chciałem po raz kolejny stawiać, że spadnie Grudziądz, bo Grudziądz zawsze mi udowadnia, że oni mają tam karnet wykupiony na zawsze w tej lidze. Więc tym razem dałem ten Grudziądz na 7 miejscu, no i kogoś trzeba było na to 8 dać. Ja mam przede wszystkim bardzo duże wątpliwości, jeżeli chodzi o Keinanariu, o Bartka Smektałę. No i mimo wszystko też jakby nie jestem pewny tego, że Andrzej Lebiediew z Grzegorzem Zęgotą udźwigną tą rolę, jaką mają udźwignąć. Bo ja nie mówię, że to są słabi zawodnicy, czy nawet nie mówię, że to są za słabi zawodnicy na Ekstraligę, ale nie jestem pewny, czy drugie i trzecie miejsce w drużynie to jest to, czego powinniśmy od nich wymagać, bo te wymagania przed nimi postawione są bardzo wysokie. Oni tak naprawdę mają być liderami tej drużyny. No i mam obawy, czy będą w stanie to dźwignąć. I tak naprawdę to, co widzę plusów w tej drużynie, to co już wcześniej mówiłem, że tam wydaje mi się jest kolektyw, jest team spirit, jest mobilizacja na to, żeby nie spaść z tej ligi. Mhm. I bardzo dobrze. I ci wszyscy zawodnicy widać, że tym żyją, że będą tym żyli cały sezon i tam nikt nie powie w połowie, że no dobra panowie, już tam jakiś jeden mecz przegraliśmy, to lecimy do tej pierwszej ligi, zobaczymy co będzie. Nie, tam będzie walka, jestem przekonany, do samego końca. Niewykluczone, że skuteczna, bo Unia Leszno w poprzednim sezonie też wydawała się nie najmocniejszą drużyną i mimo tych wszystkich kontuzji weszła do play-off i udowodniła, że potrafi wykrzesać coś więcej z zawodników, po których byśmy się tego nie spodziewali, więc może i ten sezon taki będzie. No ale tak jak mówię, no bawimy się w te typowania, więc siłą rzeczy ktoś na tym 8 miejscu musiał się znaleźć, więc kibice Leszna pewnie będą nam to mieli trochę za złe, ale słuchaj, to przykre. Jest tak, że my waszej drużyny nie lubimy. Mówię, no ktoś dokładnie na tym 8 miejscu musiał się znaleźć. Piotrek się i tak pięknie wybronił. Piotrek się i tak pięknie wybroniłeś, tak jak zaraz o tych statystykach przytoczyłeś twoich typowań, więc żeby się nie martwili kibice z Leszna. Nie, słuchajcie, wiecie, że to jest zabawa, ktoś musiał być na 8 miejscu, ale też nie oszukujmy się i tak jak ja niejednokrotnie mówię, możesz mamusię, tatusię oszukać, no ale jednak pewnych rzeczy w Lesznie już nie ma, ta synie wróci i powiem szczerze, no ten skład nie powala po prostu, no jest mega lider Janek Kołodziej, a dalej to co my co chwilę mówiliśmy, jeżeli chcesz walczyć w Ekstralidze o coś więcej niż o utrzymanie, to takich jeżeli musisz mieć jak najmniej, a tutaj żeśmy 5 naliczyli zawodników, tak jak nawet 6, bo tak naprawdę masz tylko Janka Kołodzieja i 6 jeżeli. No. I to jest właśnie, to jest ta druga strona medalu, więc kibice też pewnie będą mieli do nas o to pretensji, no bo po prostu kto na żużel chodzi i chodził na Leszno na te złote lata i to co jest teraz, to zdaje sobie sprawę, że będzie to trudny po prostu sezon, aczkolwiek to całe doświadczenie, ta praca Janka Kołodzieja o tą atmosferę, której raczej tam nie ma zawodnika, który miał ją popsuć, nie ma. Więc to może być ten game changer, właśnie to może być to, gdzie da tym leszczyńskim bykom utrzymanie, czy nawet coś więcej, może, no bo faktycznie jest to, jeżeli odpalą i pojadą na przyzwoitym sezonie, no to oni w szóstce mogą być. Ja bym się nie zdziwił, gdyby oni zakończyli sezon w playoffach na 6 miejscu, bo ja się tutaj trochę powtórzę odnośnie tego, co mówiłem o pierwszej lidze i o tym, kogo postawiłem do awansu jako na 4 miejscu. To jest bardzo blisko i tak naprawdę te różnice są minimalne. Może zadecydować jeden mecz, może jakiś jeden mecz z silniejszą drużyną, tak jak w zeszłym roku GKM Grudziądz zrobił przebłysk u siebie z Motorem Lublin i to ich popchnęło na dalszą część sezonu, że byli w stanie się w tej lidze spokojnie utrzymać i w tym sezonie może być podobnie. No Unia ma dużo swoich problemów, ale ma też ten plus, o którym cały czas będziemy mówić, że tam tej mobilizacji nie zabraknie. No, mają swoich wychowanków, mają nawet jeżeli nie wychowanków, to zawodników zżytych z tą drużyną i zawodników, którzy mają dużo do udowodnienia i którzy na pewno nie spękają na robocie. To jest też ważne. Andrzej Lebiediew będzie się zabijał o to, żeby w tej lidze zostać i on będzie chciał udowodnić za wszelką cenę, że on do tej ligi przynależy, bo on już niejednokrotnie to mówił i on ma aspiracje w tej lidze jeździć. Tak samo Grzegorz Zęgota, on się cieszy każdą chwilą w tej ekstralidze i nie chce nikomu pokazać, że jego miejsce jest z powrotem w pierwszej. Tak jest. Więc tam ten jakby poziom walki za Unię Leszno będzie na najwyższym poziomie.
No ale teraz do tego muszą jeszcze dojechać umiejętności. Mówię, to pomiędzy i trochę Taubawem, szczęścia, Grudziądzem, Piotr, wiesz, bo to Żuża... Leśnym... No tak, no szczęścia, żeby kontuzje ominęły, ale jeżeli mamy oceniać siłę tych zespołów, to moim zdaniem ta siła tych trzech zespołów jest bardzo zbliżona i tam może się zadziać naprawdę bardzo dużo. Powinniśmy mieć przede wszystkim ciekawy sezon, bo nie mamy takiego kandydata do spadku, jakim był na przykład Ostrów. Wilki Krosno też gdzieś jednak tym składem trochę odstawały. Tam ja na przykład wieszczyłem niespodziankę, że mogą w tej lidze zostać, bo mają tor, ale to bardziej było takie, że no może czymś zaskoczą, bo niespotykany tor, na którym dawno nikt nie jeździł, no i trochę tym torem na początku zaskoczyli, ale później przesadzili i było potem jak było. Sami siebie zaskoczyli. Sami tak. siebie zaskoczyli tak. tym torem właśnie, więc no tutaj nie będzie tych właśnie gadek typu, że torem, czy ktoś tak. tutaj umiejętnościami trzeba to zrobić i moim zdaniem, tak jak mówię po raz kolejny, te umiejętności są na podobnym poziomie, zadecydują detale, kogoś trzeba było na 8 miejscu postawić. Akurat padło na Unię Leszno, ale to nie jest jeszcze nic przesądzone. Sezon będzie długi, więc najważniejsze, żebyśmy oglądali zdrowych zawodników, fajne mecze, walkę. No i ktoś z tej ligi spadnie. Jak to będzie, to się dowiemy w sierpniu, wrześniu. O, wiesz, czy spadnie, to poczekę, bo u nas różne rzeczy się dzieją. Wiesz, o co chodzi? Można nie, liga powiększyć. Ogłosili, że będzie 8 drużyn w 2025. Tak, no bo, no 4 na 4, tak, to się zgadza. Ale raczej ktoś spadnie, ale no... Spokojnie, zobaczymy. Piotrek. Dzisiaj jeszcze nikt nie spadł, planowo ma jedna drużyna spaść, my tak powinniśmy mówić, ale faktycznie nie ma co przedłużać, jeszcze teraz mi się przypomniało, no wraca też Sławek Kryjom, a pokazał, że jest fachowcem. To jeszcze konsoliduje to środowisko, właśnie, nie? Środa, tam tak. widać, że jakby jest mobilizacja taka wszystkich osób. Wiedzą, że czeka ich ciężki sezon. No właśnie to też podkreśla to, nie? Że wiedzą, że będzie ciężko, więc wszystkie te osoby, którym Leszno gdzieś tam na sercu leży, mobilizują tak. się, żeby pomóc. No i fajnie, że to się dzieje. Zobaczymy, jaki efekt sportowy to przyniesie. Słuchaj, mało tego, ja jestem pewien, że i pojawi się w parkingu Damian Baliński, bo jak wiadomo, w Rawiczu nie pojeździ, więc no gdzie ma balon wylądować? No z powrotem pewnie w Lesznie, prawda? A to jest też dobry duch drużyny. Tak więc faktycznie, wszystkie ręce na pokład w Lesznie. Więc, że tak powiem, jak oni to robią, tak, bykom życzymy utrzymania w lidze, walce nawet o medale, bo my każdej życzymy drużynie walki o medale, jazdy bez kontuzji, bo to najważniejsze. No i cóż, panie Piotrku, dojechaliśmy, godzina 40 prawie, więc ja bardzo bym chciał właśnie... Zasłużony klub, to i trzeba było dużo dokładnie, czasu poświęcić. Dokładnie, więc... Wybaczcie, jak no nie zgadzacie się. Szanujemy, wy możecie napisać, tak jak mówiliśmy, waszą analizę w komentarzu. Za wszystkie łapki w górę dziękujemy, za nowe subiki również. Ruszyła, że tak powiem, lawina subów ostatnio, więc za to bardzo jeszcze raz dziękujemy. No i cóż, Piotrek, dojechaliśmy do końca. Nas czeka paręnaście godzin przerwy i siadamy dalej. I nagrywamy kolejną drużynę, a będzie nią... Będzie Stal Gorzów, także... Trzymajcie się, bo sezon coraz bliżej, te odcinki, jak widzicie, coraz dłuższe, bo i o Ekstralidze trzeba więcej mówić, bo Ekstraliga po prostu na to zasługuje tutaj, te zespoły, bardziej uznane zawodnicy, topowi, więc każdemu możemy poświęcić trochę więcej czasu. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, że nie zanudziliśmy was swoją gadką, ale no to jest Ekstraliga, tu wszystko jest większe, nie ma ziewania. Fajniejsze, tak jest. Dokładnie. A więc był dzisiaj ze mną i bardzo ci dziękuję. Piotrek Żużlowy, Matia Matrix, kanał Żużlowy Degustator i Zakręceń w lewo. Dzięki, Piotrek. Dzięki bardzo. I byłem, drodzy widzowie, z wami ja, Adam, znany jako Adam. Także dziękujemy. Do następnego. Trzymajcie gaz i to tyle. Cześć.